Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję trzecią sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Serdecznie witam Wysoką Radę, serdecznie witam gości zaproszonych, serdecznie witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Edwarda, Panią Dyrektor Przedszkola Jolantę Wirbą i Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Agnieszkę Gorzycką. Przechodzę teraz do... chciałam jeszcze stwierdzić tylko, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum obrad. Pozwoli to nam na podejmowanie prawomocnych decyzji. Obrady sesji są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przeczytam Państwu teraz porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi, przedstawienie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta. Czwarty punkt, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Piąty punkt, rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta z tego tytułu. I podpunkt pierwszy. Przedstawienie raportu o stanie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie za 2023 rok. Debata, zabranie głosu przez radnych Rady Miasta Górowo i Ławeckie, zabranie głosu przez mieszkańców miasta. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo i Ławeckie za 2023 rok. Punkt czwarty. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok. Punkt piąty. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023. Punkt szósty. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie za rok 2023. Punkt siódmy. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Punkt ósmy. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2023. Punkt dziewiąty. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Punkt dziesiąty. Dyskusja. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. I punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-35. Drugi punkt. Dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Trzeci punkt. Udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Czwarty punkt. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Punkt piąty. Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy miejskiej w Górowo i Ławeckie. Punkt szósty. Przyjęcie rocznego programu współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Punkt siódmy. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. Punkt ósmy. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Punkt dziesiąty. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Punkt siódmy. Sprawy różne. I punkt ósmy. Zamknięcie obrad sesji. Jak widzicie Państwo, mamy bardzo pracowitą sesję. Mamy bardzo dużo punktów. Teraz poproszę, kto jest z Państwa, przegłosujemy za takim porządkiem obrad. Mam problem techniczny. Będę głosował ręcznie. Imiennie, tak.
Więc prosimy o imienne głosowanie, jeżeli macie Państwo problem. Jestem za. Poczekamy chwilę na pana Zbyszka. Dobrze. Wszyscy Państwo jesteśmy za przyjęciem takiego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza Jacka Kostkę o głos. A przepraszam bardzo, jeszcze przejęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta. Wszyscy Państwo dostaliście protokół, znacie. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę, nie słyszę, więc przechodzimy do głosowania. Jestem za. Jeszcze. Ala? Ja? Dobrze. Jesteśmy wszyscy za, czyli protokół został przyjęty z drugiej sesji Rady Miasta. Punkt czwarty. Informacja z burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Prosimy pana burmistrza o zajęcie stanowiska. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Sprawozdanie dotyczy okresu od 27 maja do 27 czerwca bieżącego roku. Wysoka Rada podjęła w tej kadencji 14 uchwał. Zrealizowanych zostało tych uchwał 10. 4 uchwały znajdują się w trakcie realizacji. I moi drodzy, tak po kolei, już 2 czerwca odbyły się zawody wędkarskie nad stawem garncarskim. Ja przypominam, że w zeszłym roku zarybiliśmy ten staw. W tym roku też mamy umowę z panem Cichowlasem, żeby dodatkowy narybek znalazł się w tym stawie. Myślę, że jeszcze w okresie wakacji to nastąpi. 4 czerwca odbyły się zawody dla dzieci na stadionie, generalnie przede wszystkim biegi. Wzięło udział przedszkole bardzo tłumnie, za co bardzo dziękuję, ale także i nasza szkoła podstawowa i szkoła podstawowa i gimnazjum już nie ma, szkoła podstawowa zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania oraz obydwie szkoły średnie. 6 czerwca odbył się także piknik rodzinny na terenie przedszkola, otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. Też bardzo tłumnie odwiedzony przez zarówno dzieci, jak i rodziców oczywiście. Za co dziękuję pani dyrektor. 11 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To już 7 rok funkcjonowania tej instytucji. Myślę sobie, że świetnie się wpisała w ofertę kulturalną naszego miasta. A 7 czerwca odbył się festiwal miast Citaslow w tym roku w Braniewie. Odbyły się tam także wybory do władz Polskiego Komitetu Koordynującego Citaslow oraz Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow. Mam przyjemność Państwa poinformować, że jednogłośnie zostałem wybrany ponownie na funkcję prezesa i krajowego koordynatora przez przedstawicieli ponad 40 samorządów z całej Polski. 19 czerwca brałem udział w pikniku z Bareją w centrum Barka, też cykliczna impreza. A jeśli chodzi o takie najważniejsze prace, które trwają na terenie miasta, to jak Państwo widzą, trwa koszenie. Ja wiem, że zawsze jest za późno i za mało, ale jakby nasi ludzie starają się dotrzeć wszędzie. Mamy też miejsca w mieście, których nie kosimy. Tam, gdzie wyrosły przepiękne maki, zabroniłem koszenia, czekamy, aż się wykłoszą. Także jakby ktoś pytał, że jest niewykoszone, to czekamy, aż makówki wysypią się, żeby te maki wyrosły w przyszłym roku, bo naprawdę ładnie to wygląda. Prowadzimy dalej nasadzenia roślin. Pani Katarzyna Łuczkowska informowała już o 2 dodatkowych dofinansowaniach, które dostaliśmy na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. To będą migdałki między innymi i głogi. Będziemy je sadzili w takich dużych grupach ze względu na to, że jednak takie masowe nasadzenia dają znacznie lepszy efekt niż jakieś punktowe. Zresztą to widać na naszych ulicach. Myślę sobie, że te nasadzenia się sprawdzają. Również od 20 czerwca brałem udział w Zgromadzeniu Międzynarodowym Miast Citaslow. Jak co roku
prowadzone były obrady. I w związku z tym stowarzyszeniem także mam ważny komunikat. Kończymy pracę wraz z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego nad strategią miasteczek Citaslą, którą będziemy za chwilę wdrażali. Dotyczy ona programu pod nazwą Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza. Ja przypomnę, że od początku chcieliśmy wpisać w to dwie inwestycje oświatowe, czyli remont naszego przedszkola i remont szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego. Dziś już jakby możemy podać terminy, do kiedy musimy się wywiązać z realizacji tych inwestycji. Zakładamy, że będziemy realizowali je w roku 2027. Chcemy zrobić tak ze względu na to, że w tym roku i w następnym jeszcze będziemy bardzo mocno zaangażowani w inwestycje drogowe i po prostu nie będziemy mieli mocy przerobowych, żeby przystąpić do tych inwestycji wcześniej. Dlatego tak planujemy w tej strategii te inwestycje, jeśli chodzi o Górowo. W każdym wypadku mamy dofinansowanie nieco poniżej 5 milionów na każdą z tych inwestycji, tak? Tam bodajże 4 miliony 800 na jedną i drugą analogiczną kwotę sobie przeznaczyliśmy. Trwają inwestycje, w tej chwili już zaczęto układać asfalt na ulicy Inwalidów Wojennych, Nadbrzeżnej i tych uliczkach pobocznych. W następnej kolejności firma wchodzi na teren Starego Miasta. Ja wiem, że to troszkę się ciągnie, natomiast terminy wszystkie są dotrzymane, dlatego że przewidzieliśmy, że te inwestycje mogą trochę potrwać i daliśmy w przetargach dosyć długi termin realizacji, ale dzięki temu jakby mamy rozsądną cenę, tak, bo firma nie musi się obawiać kar umownych, ma więcej czasu, więc mogła te ceny skalkulować w ofercie taniej, więc tu żadna z inwestycji jest niezagrożona. Trwają przetargi na kolejne, mamy już właściwie, no mówiąc kolokwialnie, ogarnięte wszystkie inwestycje oprócz parkingu przy ulicy Wyszyńskiego. Tam trwają uzgodnienia ze starostwem powiatowym, jeśli chodzi o możliwość wycinki drzew, krzewów. No jesteśmy, że tak powiem, w dialogu technicznym z panią starostą. Tak, Kościuszki, przepraszam, tak. No, dzięki za poprawienie. Na ulicy Kościuszki. Z takich drobiazgów to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych na kwotę 6 tysięcy złotych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i tak dalej na kwotę 44 555 złotych i 38 groszy, jak również na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior na lata 2021-2025 o kwotę 30 607 zł. To jest, pani dyrektor, to jest ta dotacja, na którą czekaliście, żeby wspierać naszych seniorów. Z tych pieniążków, dokładnie, z tych pieniążków będziemy pokrywali koszty działalności placówki Senior Plus, która mieści się w budynku naszej przychodni. No i wreszcie dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Zwiększono nam budżet o kwotę 50 207 tysięcy złotych. I to tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu bardzo. Czy z państwa ktoś ma jakieś zapytania? Nie słyszymy. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta z tego tytułu. Podpunkt 1. Przedstawienie raportu o stanie gminy miejskiej Górowo i Oławeckie za rok 2023. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie raportu. Ja poproszę panią Sylwię o pomoc. Moi drodzy, jeżeli państwo radni byliby tak uprzejmi i zwrócili się w kierunku monitora. Tak jak co roku Wysoka Rada otrzymała komplet dokumentów związanych z działalnością naszego samorządu, sprawozdania finansowe z częściami opisowymi, sprawozdania poszczególnych jednostek. To jest zawsze bardzo dużo dokumentów, ale tak jak zawsze mówię, nie mam nic do ukrycia, więc dajemy wszystko, co mamy, ale no, trudno na sesji referować dokument, który ma kilkaset stron, stąd postaram się zrobić taki najbardziej esencjonalny wyciąg tego, co jest ważne, przynajmniej w mojej opinii, wydaje mi się, że jest ważne dla państwa. W zeszłym roku robiliśmy eksperyment, że również dodatkowe jakby prezentacje robiły poszczególne jednostki, ale ostateczna refleksja jest taka, że tego było za dużo.
za dużo, więc jeżeli ktoś potrzebował dowiedzieć się czegoś więcej, to miał odpowiednie dokumenty, miał kontakt z dyrektorami, a tutaj na tej prezentacji dla Państwa radnych i dla mieszkańców miasta postaram się w skrócie przedstawić, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, dochody naszego miasta w roku 2023 wyglądały tak, jak Państwo widzą, 31 milionów złotych. I z czego one się składały? W największej części, jak Państwo widzą, to były pozostałe dochody i to z przyjemnością musimy powiedzieć, ponieważ te pozostałe dochody to przede wszystkim środki pozyskane z Unii Europejskiej i z środków rządowych z Polskiego Ładu. Ogromna część naszego budżetu to jest ta część przeznaczona na inwestycje, które realizowaliśmy w roku 2023 albo kończyliśmy je, rozliczaliśmy je wtedy, tak? Z przyjemnością mogę powiedzieć, że generalnie nasz budżet, jeśli chodzi o tą część pozyskaną na inwestycje, to co roku wygląda podobnie. Druga część to różnego rodzaju subwencje, które otrzymujemy, między innymi subwencja oświatowa i tak dalej, oraz dotacje na funkcjonowanie naszego samorządu związane z realizacją zadań rządowych. Dochody, które generują nasi mieszkańcy, to jest to granatowe, czyli PIT, czyli każdy z Państwa, kto płaci podatki, to część tych podatków wraca do naszego miasta w postaci odpisu. Tam jest bardzo skomplikowany algorytm rządowy, którego nikt nie rozumie. Teraz opublikowano nowy algorytm rządowy, którego dalej nikt nie rozumie. Nie mamy pojęcia i żaden samorząd w Polsce nie wie, ile pieniędzy dostanie. Naprawdę, to jest, że tak powiem, z roku na rok to jest to coraz większy kłopot. Bardzo duży dochód z PIT-u utraciliśmy, moi drodzy. Dlatego, że zmiany związane na przykład ze zwolnieniem z PIT-u osób do 26 roku życia, tak, spowodowało, że nie wpływają do nas pieniądze od mieszkańców poniżej 26 roku życia. No i inne regulacje spowodowały, że ten dochód nam naprawdę w tym wypadku spadł. Od przedsiębiorców, od działalności gospodarczej, a no i kwoty nie podałem, być może małe literki ktoś nie widzi, to jest blisko 2 450 000 złotych. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, tam gdzie to jest rozliczane nie PIT-em powiedzmy, to dochody naszego miasta wynoszą 172 567 zł. Podatek od nieruchomości przynosi nam w sumie dochód na kwotę 2 142 000. No i inne opłaty i podatki lokalne, czyli na przykład za gospodarowanie odpadów, czyli to, co Państwo nam płacą za wywóz śmieci, zajęcie pasa drogowego, sporo inwestycji w mieście się toczyło, światłowody, linia energetyczna, no inne tego typu rzeczy. To jest całkiem sporo pieniążków otrzymujemy za nałożenie tej opłaty. No i plus jeszcze opłata za wychowanie przedszkolne, które płaci nam na przykład gmina wiejska, tak, za dzieci wiejskie w przedszkolu. I tak kształtują się dochody naszego miasta. Czyli jeżeli przyjrzycie się tak bardzo precyzyjnie, to tak naprawdę bardzo maleńki ułamek tych pieniążków. Pani Sylwio, cofnie Pani, bo bardzo niewielki ułamek tych pieniążków to są pieniądze, którymi możemy robić, co nam się podoba. Tak? Bo to, co jest na szaro, to jest na konkretne inwestycje. To, co jest na pomarańczowo, to i tak nie wystarcza na przykład na utrzymanie szkół i przedszkola. To, co jest na niebiesko, to jest między innymi na przykład dotacja na funkcjonowanie MOPS-u związana z wypłacaniem różnego rodzaju świadczeń, to do tego i tak musimy dołożyć 20% naszego wkładu własnego, bo to jest, jakby tak ustawy nas zmuszają do tego, chociaż ja się osobiście z tym bardzo głęboko nie zgadzam, bo jak sobie Warszawka wymyśla, to coś to niech płaci. I tak naprawdę to, co możecie sobie wydać, to, co możemy wydać na swoje, ale tak naprawdę musimy najpierw dołożyć, zaraz Wam pokażę, jak to jest potem redystrybuowane, to są te takie malutkie, kolorowe, czyli od pomarańczowego do granatowego, czyli tak naprawdę, jak popatrzycie sobie, to jest mniej niż 1/5, przypuszczam, naszego budżetu, jest do, powiedzmy, umownie do swobodnego decydowania, co z tym robimy. Ale najpierw musimy z tego wszystkiego tak utrzymać wszystkie instytucje, które mamy w mieście. Musimy dołożyć do oświaty, dołożyć do świadczeń związanych z opieką społeczną i tyle. No to tak wyglądają dochody. I teraz poproszę dalej. Tutaj widzimy przedszkole, jak wyglądają dochody, jeśli chodzi o przedszkole. To jest instytucja, która jest
w ramach oświaty utrzymywana powiedzmy w większości z lokalnych podatków albo opłat. Subwencja, jeśli chodzi o przedszkole, nie jest aż tak, że tak powiem, znaczącą pozycją, ponieważ subwencja, czyli pieniążki, które przychodzą z Warszawy na utrzymanie naszego przedszkola, to jest ten niebieski kawałek, ten jaśniejszy, tak? Czyli to jest około 630 tysięcy złotych. Gmina refunduje nam koszty pobytu dzieci gminnych, które nie są objęte subwencją państwową, czyli na sześciolatków gmina nam nie płaci, pani do mnie poprawia, ale już na dzieci młodsze ta opłata jest wnoszona i gmina wiejska płaci nam no nieco poniżej 500 000 za przyjęcie swoich dzieci do przedszkola. Dodatkowe pieniążki otrzymujemy za zajęcia dodatkowe dla garstki dzieci z Ukrainy, która przebywa w naszym przedszkolu, to jest około 34 tysięcy. Opłata stała od rodziców i teraz zwróćcie uwagę, jak większość z Państwa wysyłała dzieci do przedszkola, to się płaciło za to przedszkole trochę więcej. Natomiast w tej chwili za, panie dyrektor, 150 dzieci mam w tej chwili w przedszkolu. Za 150 dzieci w przedszkolu cała opłata stała, którą płacą nam rodzice, to jest 58 850 zł za cały rok. Czyli absolutnie, tak krótko sobie trzeba powiedzieć, przedszkole jest za darmo praktycznie, tak? Jeżeli sobie to podzielicie na 150 dzieci razy przez ileś miesięcy, no to wychodzą te opłaty symboliczne absolutnie. Pozostałe dochody to 74 tysiące i dotacja, która przychodzi też jakby na dzieci sześciolatki, o ile dobrze pamiętam, to jest 157 tysięcy. I to są dochody przedszkola. A jeżeli chcemy popatrzeć, no wydatki to wiadomo, tutaj już jakby nie robiliśmy szczegółowego rozpisania, no bo największym kosztem, jeśli chodzi o przedszkole, to są płace dla obsługi, tak, bo jednak tymi dziećmi naszymi muszą się zajmować osoby wykwalifikowane, a nasze przedszkole to większość nauczycieli w tej chwili już jest dyplomowanych, prawda, z wysokimi kwalifikacjami. I utrzymanie przedszkola kosztuje nas, a właśnie konkretnie kosztowało nas w zeszłym roku, bo w tym roku będzie kosztowało dużo drożej, dlatego że została przez rządzących zaprogramowana podwyżka dla kadry edukacyjnej, dosyć znacząca, której nam na przykład subwencja, którą otrzymaliśmy, pani to nie wyrównała wcale. Czyli dokładamy, znowu musimy dołożyć, tak, no ale o tym będziemy rozmawiali przy innej okazji. Blisko 2 200 000 to koszty utrzymania przedszkola, czyli zwróćcie uwagę, że z naszych podatków, czyli z tej części, którą możemy dysponować teoretycznie samodzielnie, do funkcjonowania przedszkola dokładamy 736 tysięcy. I tu jakby też chciałbym uniknąć wrażenia, że narzekamy na to, bo akurat pomysł na wychowanie przedszkolne w Górowie Ławeckim uważam, że jest realizowany świetnie. Jako jeden z kilkunastu być może samorządów w kraju mamy wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola z terenu miasta. No i możemy dalej. Szkoła podstawowa i tu mamy znów dochody. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, Państwo zobaczą, subwencja oświatowa to jest największa pozycja. 3 700 000 zł mniej więcej. No i potem mamy różnego rodzaju dotacje albo programy, czyli dotacje na podręczniki. To przed chwilą też czytałem Państwu. W zeszłym roku to było 39 tysięcy złotych, a w tym roku już wiemy, że wojewoda przeznaczył na zakup podręczników dla nas kwotę 44 tysięcy, bo od dłuższego czasu te podręczniki są darmowe, tak? Dzieci na początku roku te podręczniki otrzymują w bibliotece szkolnej, a potem na koniec roku te podręczniki zdają. Jeżeli są uszkodzone, no to rodzice muszą ponieść koszty, ale generalnie kilku pokoleniom dzieci one służą. Pozostałe dochody naszej szkoły konkretnie to jest 100 tysięcy złotych. Rządowy program, w którym braliśmy udział w zeszłym roku, Poznaj Polskę, to było niecałe 40 tysięcy. I projekt Na tropie świeżego powietrza to było kolejne 43 tysiące. I tak wyglądały dochody naszej szkoły podstawowej. No i mamy kolejny wykres i to jest coś, co martwi mnie bardzo, dlatego że przed reformą likwidującą gimnazja nam się oświata spinała na zero, prawie. Dopłacaliśmy grosze i przez wiele lat ta pozycja, różnica między dochodami a wydatkami na oświacie wynosiła 200-300 tysięcy, prawda, panie? To natomiast w związku z rosnącymi kosztami
różnych rzeczy, tak, energii, mimo tego, że w każdej naszej placówce mamy wszystko wymienione na energooszczędne. Szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej została w pełni termomodernizowana, to i tak te koszty poszły w górę, ale największym kosztem, który nam tu się pojawia, to rosnące płace, rosnąca płaca minimalna i niewyrównywanie tych kosztów przez stronę rządową. To jest jakby tematem debaty już, tak, bo Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej, za chwilę będziemy to o tym rozmawiali jako Związek Miast Polskich. Nie może być tak, że te koszty, tak jak zawsze, były przerzucane na samorządy, ale są one przerzucane w tej chwili już w sposób katastrofalny. I jeżeli mogę prosić o następny slajd. Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeżeli zwrócicie uwagę, to są jakby trzy pozycje najistotniejsze, jeśli chodzi w ogóle o budżet naszego miasta, tak? Czyli oświata, stąd jest przedszkole i szkoła podstawowa i Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ też bardzo duża część tego budżetu jest redystrybuowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku budżet ośrodka jest dużo mniejszy, ponieważ jak wiecie, świadczenie 500+, a tam 800+, jest wypłacane w tej chwili przez ZUS, ale przez parę lat było wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoda, że to się zmieniło, dlatego że dosyć sprawnie już na przykład egzekwowaliśmy, żeby rodzice płacili za mieszkanie, jeżeli mają to świadczenie, żeby pokrywali koszty wychowania dzieci, wycieczek i innych. To jakby środek nacisku był, tak? Bo to było w naszym MOPS-ie i można było, mówiąc kolokwialnie, postraszyć takiego rodzica, że jak nie będzie płacił za mieszkanie, to będzie groziła eksmisja i w związku z tym jest powód do wstrzymania tej płatności i przeznaczenia jej na opłatę na mieszkanie. Teraz płaci ZUS, więc no, jakby straciliśmy trochę ten mechanizm. Dotacja na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to blisko 3 miliony złotych. To jest przeznaczane na różnego rodzaju zasiłki, od energetycznego przez mieszkaniowe, etc., etc. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID to niecałe 16 tysięcy, środki z Funduszu Pomocy dla Uchodźców to w tej chwili już też tylko 15 tysięcy, no i różnego rodzaju pozostałe dochody to jest blisko 30 tysięcy, jeżeli mogę prosić o dokładnie. Natomiast wydatki, i tu w przypadku wydatków nie mamy, tak jak w przypadku szkoły troszkę, tak, bo jeżeli jedyną rzeczą, którą w przypadku szkół możemy robić, to regulować wielkość klas, ale wielkość klas w naszych szkołach jest dokładnie taka, jak powinna być. Zwykle powyżej 20 uczniów i takie klasy się dotychczas bardzo ładnie bilansowały finansowo, tak, bo na każdego ucznia jest subwencja. I tak samo w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia, które przyznajemy mieszkańcom, wynikają z regulacji ustawowych. I to nie jest tak, że możemy dać albo nie dać. Tak, bardzo wiele z tych świadczeń jest po prostu obligatoryjnych. No i teraz, jeżeli popatrzycie sobie na zasiłki rodzinne, w tym fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, to jest ponad 2 miliony złotych. Koszty utrzymania seniora plusa to było 100 tysięcy złotych w zeszłym roku. Dofinansowanie do posiłków dzieci z Ukrainy, no to akurat było refinansowane, to jest 15 tysięcy, jak widzieliście, to podobna kwota była na poprzednim wykresie. Dodatki energetyczne i węglowe to jakby marginalna kwota. Coraz bardziej nam rosną wydatki na domy pomocy społecznej. Bardzo pilnujemy tego, żeby kierować mieszkańców do domu pomocy społecznej dopiero wtedy, kiedy jest absolutnie niezbędne. Dlatego, że koszt pobytu w tej chwili miesięczny jednej osoby to jest już, myślę, że powyżej 5 tysięcy, Pani Agnieszko. Dokładnie. Więc każdy mieszkaniec, którego kierujemy do takiego domu pomocy społecznej, to w skali miesiąca generuje nam 6 tysięcy kosztów, bo zwykle albo nie ma dochodów, albo ma je minimalne, tak? Bo jeżeli te dochody są większe, albo rodzina jest zamożna, no to jakby najbliżsi pokrywają koszty, ale tutaj macie koszty osób, które nie mogą samodzielnie pokrywać. I pokrywa to gmina, to jest ustawowy nasz obowiązek, tak? Staramy się ograniczać kierowanie osób do DPS-ów w ten sposób, że przyznajemy im opiekę w miejscu zamieszkania,
Zresztą tak naprawdę ta nasza polityka senioralna skierowana na to, aby aktywizować seniorów, to jest też jakby element tego, żeby osoby starsze jak najdłużej były aktywne i samodzielne, słuchajcie. Także na tle innych gmin nie mamy tych wydatków nie wiadomo jakich, bo to myślę sobie, że mamy jedne z najmniejszych w kraju, ale one rosną dramatycznie, bo społeczeństwo nam się starzeje. Dodatki mieszkaniowe to kwota blisko 450 tysięcy złotych i te dodatki wypłacamy też na podstawie właściwej ustawy. No i wreszcie pozostała działalność, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, to jest kwota, kolejna kwota blisko 440 tysięcy złotych. No i pozostałe zasiłki, zasiłek stały, zasiłek, no, składki na ubezpieczenie zdrowotne, które płacimy, to jest blisko 600 tysięcy złotych. Także jak widzicie, tych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo dużo i to jest kwota na samej górze, jak Państwo zwrócą uwagę, prawie 5 milionów 200 tysięcy złotych. Jeżeli sobie przypomnicie zestawienie, które widzieliście na poprzedniej stronie, a na tym wykresie widać to najwyraźniej, z miejskich podatków, które zbieramy, 2 miliony 200 tysięcy dokładamy do różnego rodzaju świadczeń związanych z pomocą społeczną. I tak jak już mówiłem, te świadczenia, sposób ich przyznawania, wysokość ich przyznawania, generalnie co do zasady, jest regulowany przez ustawę. No i takie króciutkie podsumowanie, jeśli chodzi o budżet. O tym już mówiłem, tak. Największy wzrost kosztów związanych z procesami, które zachodzą od ostatnich 2 lat, czyli i pandemia, i wojna na Ukrainie, i inflacja, i tak dalej. Ale przede wszystkim także wzrost kosztów związanych z energią, szeroko pojętą, tak, od ogrzewania przez oświetlenie, ale przede wszystkim wzrost pracy, płacy minimalnej i pochodnych, bo pamiętajcie, że jak człowiek dostaje na rękę 3 tysiące, to pracodawca jeszcze 4 tysiące odprowadza w drugą stronę, powodował lawinowy wzrost kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie oświaty, ale także wzrost świadczeń związanych z opieką społeczną spowodował, że coraz więcej pieniążków musimy dokładać do działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wywozu odpadów dokładamy 246 tysięcy. Ponieważ taka jest różnica pomiędzy tym, co wpłacają nam mieszkańcy, a kosztami wywozu tych śmieci. I nie wynika to z nieściągania tych należności, bo windykację mamy moim zdaniem bardzo dobrze rozwiązaną. Więc jakby to, czego nie zbieramy w ramach windykacji, jest marginalną kwotą. Po prostu znowu wzrosły koszty. No jak ktoś jeździ samochodem, tak, zatrudnia pracowników, to po prostu jest drożej i koniec. Bardzo mocno wszystkie samorządy dotknęły wzrosty odsetek, tak jak każdego, kto ma kredyt hipoteczny. Wszystkie papiery dłużne samorządów są zawsze lepiej oprocentowane niż jakikolwiek kredyt, który Państwo wezmą komercyjnie, czy nawet jest znacznie tańszy dług samorządu od kredytów hipotecznych, ale mimo tego te koszty obsługi długu nam wzrosły w skali roku 2023 o 158 tysięcy złotych. I żeby tak na koniec, bo pewnie to pytanie by padło, czyli jakie zadłużenie miasta, to na koniec roku 2023 wynosiło 10 milionów 329 tysięcy. To przy dochodach rzędu 31 milionów to jest mniej więcej 30%. A w roku 2010, żeby mieć porównanie, wynosiło 11 milionów 167 tysięcy i wtedy stanowiło ponad 60% budżetu naszego miasta, więc no to tak, żeby mieć punkt odniesienia. I raport o stanie gminy to jest moment, kiedy można się pochwalić. To jest ranking, który znalazłem tworząc ten raport, bo szczerze mówiąc, po tylu latach pracy w samorządzie nie śledzę ich aż tak dokładnie, bo zwykle w wielu rankingach zajmujemy bardzo wysokie miejsca. Gazetę Rzeczpospolita każdy zna, tak, jeden z najpoważniejszych periodyków w Polsce związanych z prawem, z samorządem, z funkcjonowaniem.
I w zeszłym roku udało nam się zająć zaszczytne 38 miejsce w kraju. Jak mogę następny slajd? To jest jeden z najpoważniejszych rankingów. 38 miejsce w kraju i pierwsze w województwie, słuchajcie. Bardzo różne kategorie były brane pod uwagę, od jakości zarządzania budżetem miejskim, przez dbałość o ochronę środowiska, po pozyskiwane fundusze europejskie i krajowe. I takie najbliższe duże miasta, tak, macie wypisane, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, które miejsce w tym rankingu zajęły. Tutaj było, o ile pamiętam, blisko 900 samorządów w tej kategorii, w której myśmy byli, czyli gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Wyłączone były miasta na prawach powiatu i gminy wiejskie. I takich samorządów, z którymi nas porównywano, było blisko 900. No i tu macie wypisane, jakie kategorie były brane pod uwagę: umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, jakość zarządzania budżetem miejskim, wydatki samorządu na edukację, kulturę, sport, kwestie związane z ochroną środowiska, czyli tak naprawdę te najważniejsze rzeczy, które samorząd powinien się angażować. I tutaj dla przypomnienia, to, że macie Państwo napisane, że ośrodki europejskie w latach 2014-2021, ale zawsze jest plus 2, czyli ten rok 2021, a myśmy jeszcze tę perspektywę unijną ostatnią, czyli 18-21, kończyli w roku 2023. Tak rozliczaliśmy środki i tu macie pokazane miasta w powiecie bartoszyckim, jeśli chodzi o pozyskanie środków europejskich na mieszkańca, i zjadło pod podpisy. Ale no, to coś się musi, słuchajcie, w każdej prezentacji, a nie, są u góry, tylko nie widzę, nie, zjadło u was. Pierwsze najwyższy słupek to jest Górowo Iłowieckie. My na mieszkańca pozyskaliśmy prawie 5000 zł z środków europejskich. Drugie miejsce, co ciekawe, to Sępopol, który pozyskał nieco mniej niż połowę tego, co Górowo, czyli 2300. Nasza gmina też całkiem nieźle pozyskała 1700 zł na mieszkańca, Bisztynek 1400. Bartoszyce miasto 700 zł i Bartoszyce gmina 500 zł. Tak wygląda jakby ten ranking skorzystania z tej ogromnej szansy, jakim były fundusze europejskie. No myślę, że jeśli chodzi o Górowo, to nie mamy się czego absolutnie wstydzić. Odbył się także ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego. To robi taka bardzo stara i bardzo nobliwa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W wielu województwach realizuje to razem z wojewodami, marszałkami województwa. Tym razem zajęliśmy w klasyfikacji generalnej 15 miejsce, pierwsze miejsce w powiecie, w kategorii miast zdobyliśmy 10 miejsce. Bardzo podobne kategorie brane są pod uwagę. My tracimy generalnie bardzo mocno na położeniu, na komunikacji. No jednak jeżeli leżymy na granicy z Rosją, no to nie pomaga. No tu jest króciutka informacja, co było brane pod uwagę w tym rankingu, ale myślę, że fajne jest to, że udaje nam się być dostrzeganym na poziomie województwa, a czasami i kraju, tak? No i wreszcie gmina dobra do życia, to realizuje serwis samorząd PAP.pl, czyli serwis rządowy związany z funkcjonowaniem samorządu, i tu na 116 gmin zajęliśmy 36 miejsce. I szczerze mówiąc, jest bardzo dobre miejsce, dlatego że bierze się pod uwagę na przykład nasłonecznienie. A biorąc pod uwagę nasze położenie, to nie jest to absolutnie handicap. Ale jest całkiem nieźle oczywiście. Lidzbark Warmiński tym razem nas wyprzedził nieco, bo jest na 30 miejscu. Bartoszyce są na miejscu 31. Z takich bardzo fajnych rzeczy, które od lat realizujemy, to jest akcja krwiodawstwa. Robimy to razem z naszą Ochotniczą Strażą Pożarną. Parę lat temu, ponad 10, doszliśmy do wniosku, że trzeba taki punkt usług medycznych związanych z tymi wszystkimi busami, autobusami zrobić pod ratuszem miejskim. Zrobiliśmy specjalne przyłącze, żeby oni się mogli podpinać pod nasz prąd. I wszystkie mammobusy, krwiobusy parkują pod ratuszem i to się okazało strzałem w dziesiątkę, dlatego że to jest najlepszy punkt i każdy idzie tą krew oddać, słuchajcie. I ten autobus, który pobiera krew, stoi pod ratuszem naprawdę bardzo niedługo i jest pełen.
I za każdym razem od lat nasza Ochotnicza Straż Pożarna, która jakby bierze na klatę tą ofiarność naszych mieszkańców, bo oczywiście strażnicy też oddają krew, ale przede wszystkim wszyscy mieszkańcy też. I zajmujemy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o akcję Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Zawsze muszę uważać, żeby nie przekręcić. I bardzo dziękuję mieszkańcom i strażakom za udział w tej akcji, bo naprawdę jest się czym pochwalić, no bo krew ratuje życie, zdanie banalne, ale chyba bardzo, bardzo ważne. I jak mogę prosić o następny slajd. I to tak, żeby pokazać jakby ilość spraw, którym zajmuje się urząd, tak? No bo Urząd Miasta to nie tylko inwestycje, nie tylko oświata, nie tylko wszystkie inne rzeczy, ale także obsługa mieszkańców i praca z dokumentami. To w roku 2023 wpłynęło prawie 5,5 tysiąca pozycji korespondencji do urzędu. Wiecie, to czasami jest od jednej strony pisma po kilkadziesiąt albo i więcej. I te wszystkie dokumenty obrabia 16 pracowników administracyjnych. Tylu było zatrudnionych w urzędzie na dzień 31 grudnia 2023 roku, co sprawia, i to z jednej strony można się trochę tym chwalić, że jesteśmy najmniejszym urzędem, ale to powoduje też, że bardzo dużo pracy ma każdy z pracowników naszego urzędu. I na dzień 31 grudnia było zatrudnionych 9 pracowników interwencyjnych. W całym roku zatrudniliśmy blisko 20 osób, ale średnio było około 9-10 naraz, nie? Były takie okresy, że było kilkunastu, były takie okresy, kiedy tych prac jest mniej, że było kilku, ale tak, żeby być tutaj merytorycznym, na ten dzień było tylu konkretnie zatrudnionych, tak? W Urzędzie Stanu Cywilnego akty urodzenia 13, akty małżeństwa 35, aktów zgonu 50. Zgonów mamy znacznie mniej niż w okresie pandemii, słuchajcie, to po prostu widać bardzo wyraźnie, prawie o połowę, o ile dobrze pamiętam. I prawie blisko 90 zarządzeń, jeśli chodzi o akty prawa miejscowego, które zostały wydane przeze mnie. I to jest bardzo długie opracowanie, bo to jest coś, o co zawsze radni pytają i włączamy to zawsze do sprawozdania i do raportu o stanie gminy, czyli wykaz prac realizowanych przez pracowników gospodarczych. My od lat realizujemy te zadania za pomocą pracowników gospodarczych pozyskiwanych z Powiatowego Urzędu Pracy w różnych formach zatrudnienia, od prac interwencyjnych przez roboty publiczne. One są w różny sposób finansowane, ale generalnie mniej więcej 1/3 budżetu, panie Dytko, mamy z Powiatowego Urzędu Pracy na te prace. Więc jakby to jest najbardziej gospodarne korzystanie z tego, natomiast no, minusem jest jakby efektywność pracy wielu osób zatrudnionych, dlatego że Powiatowy Urząd Pracy zawsze naciska na nas, żeby w pierwszym rzędzie zatrudniać osoby długotrwale bezrobotne, tak zwanych alimenciarzy i osoby uzależnione od alkoholu. My staramy się selekcjonować tych pracowników, których przyjmujemy, ale każdy pracodawca na dziś to wie, że o pracownika w ogóle jest trudno, a o dobrego to chyba myślę sobie, że w tej chwili prawie się nie da, więc na pewno w tym roku będziemy myśleli nad inną formą realizowania tych zadań w mieście, bardziej efektywną, ale to będziemy z Państwem radnymi też nad tym pracowali i rozmowa na ten temat, że tak powiem, będzie na to czas. I z takich rzeczy, które robimy my sami, tak, tymi pracownikami w skali całego roku, no to macie Państwo, tak, malowanie pasów na przejściach, to też chwilę trwa, tak, tych przejść w mieście jest troszeczkę, ponad 40 przejść. To ja też, pozwolicie, że ja Wam to przeczytam, bo to jest pierwsza kadencja Rady, w następnych raportach nie będę, obiecuję, ale teraz przeczytam, bo trochę radnych jest nowych, bo czasami Państwo się niecierpliwią, że coś jest niezrobione albo nie w tej kolejności, ale ci ludzie naprawdę mają co robić, więc żeby pomalować 40 przejść, to schodzi trochę czasu. Łatamy też nasze drogi. Tego będzie mniej, bo właściwie ogromną część dróg w mieście albo wyremontowaliśmy już, albo są w trakcie remontu, albo za chwilę będą wyremontowane, ale w roku 2023, zanim były wyremontowane, no to nasi pracownicy, to oni właśnie sami, tak, wykorzystali masę do łatania w ciężarze 30 ton. Tego trochę było, tak? Bo to trzeba było w każdy woreczek podnieść, założyć, włożyć na przyczepę, zdjąć z przyczepy.
bardzo dużo pracy. Utrzymanie czystości na terenie miasta, wykaszanie trawy. Mamy do koszenia 30 hektarów. Staramy się coraz bardziej ograniczać to koszenie, szczególnie tam, gdzie jakby mamy duże powiedzmy połoniny, tak? Czyli niech sobie tam ta trawa rośnie, niech powiedzmy te łąki kwietne się rozsiewają, ale w bardzo wielu miejscach musimy to robić, na przykład przy tamie, tak? Przy zbiorniku retencyjnym, ponieważ taki jest wymóg, jeśli chodzi o kontrolę przeciwpowodziową. No i też jakby kwestia oczekiwań mieszkańców, ale te 30 hektarów to jest naprawdę dużo do koszenia. Sporo tych areałów już dostosowaliśmy do koszenia ciągnikiem, ale to nie jest użytek rolny, który jest gładziutki, nie ma kamieni i zwykle w roku te nasze kosiarki rotacyjne, które mamy przy ciągnikach, które montujemy kilka razy, bo zawsze jakiś kamień albo coś tam się zdarzy. Przecinanie żywopłotów, pielenie krąbów. Jeżeli byśmy kiedyś przeliczyli ilość śmietników publicznych w mieście, to przypuszczam, mamy europejskie mistrzostwo świata, bo na nieco ponad 3,5 tysiąca mieszkańców mamy 200 śmietników w mieście, słuchajcie, publicznych. Jak jesteście gdzieś w różnych miastach, to wcale nie jest tak, że śmietniki stoją co krok, nie? Jak sobie przypomnicie. Ja mam taki zwyczaj, że patrzę na takie rzeczy. Ale no, działa, na razie dajemy radę. Zbieranie śmieci zalegających na terenach zielonych, na chodnikach jest coraz lepiej. Natomiast no, bywa, że mieszkańcy albo goście podrzucą nam jakieś śmieci i to też nasi pracownicy uprzątają. Sprzątanie i naprawa wiatr, staw garncarski, ścieżka Greenvero, targowisko, to też robią nasi pracownicy interwencji. Jeżeli mogę, następne. Naprawa i wymiana uszkodzonych ławek, koszy, to też się samo nie robi. Tych ławek na mieście mamy naprawdę sporo. Tam, gdzie jest monitoring, to ten problem jest znacznie mniejszy i to stąd od lat ten monitoring w różnych punktach miasta umieszczamy. To powoduje, że tej pracy jest mniej, po prostu dewastacji jest mniej. Ale no, niemniej te ławki trzeba i malować, i wymieniać deseczki, szczególnie te w parku, które wędrują sobie, bo młodzież jednak próbuje unikać oka kamer i zawsze, że tak powiem, dostają nóg, w różne miejsca się przemieszczają i ulegają dewastacjom. Konserwacja instalacji burzowych, czyszczenie studzienek. Moi drodzy, w trakcie zimy wysypujemy, no, nie powiem, jesteśmy w stanie powiedzieć, ile piasku my na ulicy sypiemy? Około 130. A dokładnie, czyli jesteśmy. Około 130 ton piasku, z którym się robią dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że woda go wymywa do studzielek i one się zapychają. Je trzeba po prostu po każdej zimie udrożnić, słuchajcie. A to, co nie spłynie do studzienek, trzeba posprzątać w okresie, kiedy już trochę to wszystko po zimie przeschnie. Również nasi pracownicy wykonują nasadzenia kwiatów, drzew, krzewów, pielęgnują je. I tego też się jakby w naszym mieście zrobiło więcej. Zresztą robimy to świadomie, bo przy każdej wyremontowanej świeżo drodze zakładamy klomby, zakładamy na obrzeżach nasadzenia kwiatowe. Bo słuchajcie, bo dotychczas jak ta droga wyglądała tak strasznie, to głupio było kwiatki sadzić, bo każdy mieszkaniec by się popukał w głowę, a w tej chwili jest odwrotnie. Mamy ładne drogi, mamy piękne chodniki, nie ma wyjścia, trzeba zadbać także o zieleń. I jakby tak zgodnie z taką najbardziej oczywistą logiką staramy się to robić. Utrzymanie odpadów, odbieranie odpadów zielonych z kompostowników osiedlowych w okresie wiosenno-letnim. Jak ktoś ma ogród, to wie, że tego potrafi nagle wyrosnąć, się robią takie straszliwe hałdy i to my wywozimy, dlatego że bardziej nam się to opłaca zagospodarować, powiedzmy, we własnym zakresie, niż wywozić na wysypisko i płacić ogromne pieniądze, nie? I w okresie zimowym sami odśnieżamy chodniki i place w mieście, likwidujemy śliskość na chodnikach, pomagamy sobie w tym oczywiście sprzętem, który mamy, ale trzeba już myśleć o wymianie tego sprzętu, bo te ciągniczki, które komunalne, które używamy, to myślę, że u nas pracują już 10 lat blisko, a kupiliśmy je z Japonii używane. Także no, i tak długo. Natomiast trzeba powoli myśleć nad wymianą tego sprzętu, bo on już też dożywa swojego, no, to się ładnie nazywa i uciekło mi słowo. No, zestarzał się po prostu, powiedzmy to w ten sposób. Oczywiście realizujemy też zadania związane z innymi instytucjami, czyli jak czegoś potrzebuje szkoła podstawowa, Miejski Ośrodek Pomocy, Ośrodek Kultury przy okazji organizacji Dni Górowa czy jakiegoś festynu, no to ci pracownicy przewożą stragany,
przewożą meble, pomagają przy jakichś pracach związanych z substancją mieszkaniową naszą, gdzie jesteśmy właścicielami. Usuwanie śmieci i gałęzi pływających w stawie garncarskim, czyli uprzątanie naszych zbiorników wodnych. Zbieramy także gabaryty. Co prawda robimy te akcje wystawki, tak, kiedy przyjeżdża firma i każdy mieszkaniec wie, że może wystawić, ale sami wiecie na swoich osiedlach, że nikt się specjalnie tym nie przejmuje. Jak kupi nową kanapę, to ciach pod śmietnik. No i można wyścigać tych ludzi, ale z drugiej strony trochę głupio, więc po prostu grzecznie wywozimy to na PSOK. Każdy taki, a jak już korzysta, może ktoś ogląda, szanowni państwo, PSOK, gdzie można taką rzecz wywieźć, nie korzystając z usług miasta, znajduje się przy naszej oczyszczalni ścieków. No, jest to nieodpłatne zasadniczo. No ale w większości wypadków spada to na naszych pracowników. Konserwujemy i naprawiamy mostki i wszystkie tam te wszystkie ciągi, gdzie mamy kładki. Nie zawsze da się to zrobić szybko i nie zawsze da się to zrobić idealnie, dlatego że często trzeba po prostu pozyskać odpowiednie deski czy bale. Najprościej to było kiedyś pozyskać od świętej pamięci Janusza Kloca, ale no mamy tartaki, tylko że to nie jest tak, że taki konkretną deskę w konkretnym rozmiarze pozyska się natychmiast, więc staramy się zabezpieczać to tak jak się da na czas jakiś. Odbieramy także gruzy po remoncie. Osoby mogą, i tutaj też każdy z mieszkańców może pobrać worki u pani Kasi i my to odbierzemy. Oczywiście mówię tutaj o osobach starszych, schorowanych, tak, bo formalnie każdy powinien sobie zamówić kolebę do remontu od firmy, która zostanie podstawiona. Firma to za nieduże pieniążki odbierze. Tak to należy zrobić. Przycinamy gałęzie, wycinamy drzewa. To też robią nasi pracownicy poza takimi miejscami, poza takimi drzewami, które sprowadzają zagrożenie. Wtedy już korzystamy z usług wyspecjalizowanej firmy, która jest ubezpieczona, posiada odpowiedni sprzęt, doświadczenie. Tak? W zeszłym roku bodajże wycinaliśmy takie bardzo trudne drzewa na ulicy Armii Krajowej, gdzie trzeba było rozbierać ogrodzenia i w konkretne miejsce kłaść te drzewa. No, wygląda spektakularnie, ale tego już nie robią nasi pracownicy, bo no, kwestia ryzyka, prawda? Myślę, że możemy, no, opony samochodowe. Tu widzę, że pani Katarzyna korzysta z okazji, że przy okazji raportu o stanie gminy trochę edukacji ekologicznej. No bo no, po co te opony do stawu? No już obok proszę położyć, to pozbieramy, nie trzeba będzie wywozić, wyławiać z naszego stawu. I tak jak państwo widzą, na przykład montaż kurtyny wodnej przy ratuszu, to jest drobiazg, ale to też zajmuje parę godzin, tak? Bo ją zwykle trzeba przepłukać przed sezonem. Ona za chwilę zostanie ustawiona, tak żeby w okresie wakacyjnym można było się schłodzić. Remonty uszkodzonych przez deszcz chodników, i teraz tutaj muszę zrobić zastrzeżenie, drobne remonty, tak? Drobne, czyli jak się zapadnie w jakimś konkretnym miejscu, bo tam, gdzie trzeba wykonać większą pracę, to już korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm, bo jest to kwestia kompetencji, tak? W zeszłym roku wykonywał takie prace pan Marek Żagier z firmą, przy okazji, kiedy pracował na rzecz jako podwykonawca przy remontach dróg, wykorzystaliśmy go i otrzymał zlecenia na poprawę nawierzchni w kilku miejscach. Też współpracujemy w tym zakresie z firmą EWIX, która no, zdarza im się uszkodzić nasze nawierzchnie nieopatrznie, niefortunnie, wjeżdżając na przykład wypełnionym beczkowozem na nawierzchnię, na które nie powinny, to wtedy albo sami to naprawiają, albo po prostu fakturę kierujemy na firmę i pokrywają koszty napraw. No podobnie naprawiamy uszkodzenia w kanalizacji burzowej drobne, to jest też nasza praca. To się zdarza, najczęściej to jest ulica Lidzbarska, jak państwo widzą. No i też we własnym zakresie wykonujemy drobne naprawy sprzętu mechanicznego, który posiadamy na stanie. No jest tego trochę, jak państwo widzą. Montaż, no i teraz znaki drogowe, lustra, to wszystko wykonują nasi pracownicy. I słuchajcie, jak już teraz, nie numerowaliśmy, żeby jakby nie epatować cyframi, ale jeżeli popatrzycie sobie na te wszystkie zadania, na ilość dni w roku i żeby jeszcze nie padało, tak, to tak naprawdę każdy dzień to są kolejne zadania, które muszą oni realizować. Mamy to wypisane, dlatego że codziennie
pan Jan dostaje listę zadań do wykonania przez interwencję. I teraz jak państwo dzwonią do Jana, żeby coś zrobił, ale on ma już ludzi zadysponowanych i gdzieś już coś robią i zwykle mają to rozpisane na cały tydzień. I teraz, żeby przerwać jedną robotę, a zacząć drugą, to też kosztuje czasu, trzeba pojechać, wymienić sprzęt. Więc czasem jest tak, że jak państwo coś potrzebują, a nie jest to jakby tak skrajnie pilne, to to mija parę dni, zanim zostanie zrealizowane. Albo nawet dłużej, jeżeli teraz mamy dni górowa, mamy przygotowanie parku do święta i jakby tych zadań będzie bardzo dużo, no to na działanie na osiedlu trzeba chwilę poczekać, nie? Dosadzanie krzewów i drzew przy stawie garncarskim, tego naprawdę jest bardzo dużo. Na przykład przewozimy meble na potrzeby MOPS-u, bo często osoby podopieczni MOPS-u nie są w stanie tego zrobić. Mówimy o osobach starszych generalnie, tak? Tu nie chodzi o to, że ktoś korzysta z życia i nie może, to po prostu fizycznie jest w takim stanie zdrowia albo wieku, że nie może. I jeżeli możemy dalej, to już żeby nie wchodzić w takie szczegóły. Również nasi pracownicy naprawiają i konserwują urządzenia na placach zabaw. Czyli i malowanie, wymiana elementów tam, gdzie mamy drewniane, to jest też ich zadanie i też jest rozpisane w harmonogramie prac na cały rok. Również uporządkowanie naszych dwóch cmentarzy komunalnych to też nasza interwencja. Konserwacja tamy na terenie kąpieliska, to też robimy to. No i tu macie już takie drobiazgi, naprawa siatki ogrodzeniowej, ale jeżeli ktoś siedział i naprawiał sobie siatkę na ogrodzeniu, to wie, że to jest też trochę schodzi. I jeżeli możemy dalej poprosić, sprzątanie toalet w parku miejskim. Staramy się, żeby większość toalet była czynna, natomiast znowu, jak ktoś z państwa korzystał w Olsztynie z toalety publicznej, ile jest toalet publicznych w Olsztynie? Ja wiem o dwóch. W Górowiu Łowieckim macie czynną toaletę w parku miejskim w sezonie, nad stawem garncarskim, w ratuszu, w ośrodku kultury i na stadionie, tak? W okresie zimowym dwie toalety są zamykane ze względu na to, że, znaczy możemy je ogrzewać jak chcecie, wiecie, one są ogrzewane elektrycznie. Są zamykane ze względu na to, żeby uniknąć uszkodzenia związanego z zamarznięciem instalacji. Natomiast jest informacja, gdzie są najbliższe toalety i one są w absolutnie niedalekich destynacjach, tak, bo to jest 500 metrów. Stadion jest czynny cały rok, codziennie, praktycznie przez kilkanaście godzin dziennie. Ratusz jest czynny, tak jak wiecie, ośrodek kultury też, więc moim zdaniem to zadanie realizujemy w sposób idealny. I jeszcze z pani Sylwia cofnie. Sprzątanie, koszanie, odśnieżanie targowiska miejskiego, to jest też sporo pracy. No i moi drodzy, takie drobiazgi jak ustawianie stoisk też zajmuje zwykle cały dzień, zwiezienie tych naszych straganów, rozstawienie ich i zabranie, tak? A tych imprez różnego rodzaju, które organizujemy, jest bardzo dużo. No i tyle. To, moi drodzy, to i też wam mówię to w imieniu pana Jana, do którego państwo macie telefon i dzwonicie, że naprawdę chłop jest zarobiony. No i zadanie, które realizowaliśmy w zeszłym roku jako najważniejsze, jeśli chodzi o nasze miasto, a bardzo uważam, że to jest jeden z największych sukcesów naszych ostatnich lat, to harmonogram modernizacji dróg w Górowie i Ławeckim. Udało nam się go zaplanować, pozyskać środki i rozbudować dwa razy, słuchajcie. Żadne miasto proporcjonalnie w okolicy nie realizuje takiego zakresu inwestycji drogowych. Jak mogę dalej? No i króciutko, tu macie wydatki inwestycyjne. W roku 2023 blisko 8 milionów złotych rozliczyliśmy, powiedzmy, tak, mówimy o inwestycjach, które się kończyły, które przeszły w całości przez nas budżet, tutaj macie wypisane, czyli przebudowa Armii Krajowej, ulicy Przemysłowej, przebudowa części drogi podleśnej, generała Sikorskiego, tutaj łącznik z ratuszem, zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tym roku dokończyliśmy ten projekt o gry plenerowe, które zostały narysowane tam. Więc jakby budynek główny szkoły podstawowej wraz z otoczeniem, słuchajcie, mamy wykończony. XXI wiek na dłuższy czas w tym wypadku mamy spokój. No i zakończenie modernizacji ośrodka kultury, bo projekt zakończyliśmy w roku 2023. Większość środków tutaj na drogi, a właściwie na drogi to wszystkie pozyskaliśmy w ramach środków rządowych.
Natomiast pozostałe inwestycje realizowaliśmy w ramach pozyskanych środków europejskich. Jak mogę dalej? I teraz macie wydatki inwestycyjne dalej, zakup wyposażenia w wielokulturowość. Są dwa projekty, które zrealizowaliśmy dodatkowo dla Ośrodka Kultury, który zakupił w ramach tego na przykład stroje ludowe, dodatkowe instrumenty dla zespołu młodzieżowego, który jest stworzony przy Ośrodku Kultury, scenę plenerową, z której korzystaliśmy już i będziemy korzystali. W tej chwili, jeśli chodzi o wyposażenie Ośrodka Kultury do imprez plenerowych, do innych takich wydarzeń, no to właściwie jesteśmy absolutnie niezależni od kogokolwiek. Dotacja celowa, którą przekazaliśmy do powiatu bartoszyckiego, to jest inwestycja, którą formalnie realizował powiat bartoszycki, ale myśmy dołożyli 1 800 000 i to jest powód, jedyny powód tego kredytu, który braliśmy w zeszłym roku. Ale droga Sikorskiego-Krasickiego zrobiona być musiała, słuchajcie. Ja sobie nie wyobrażałem, więc tą decyzję podjęliśmy zresztą wspólnie i ta droga została wykonana, myślę sobie, że ku pożytkowi nas wszystkich. Udzieliliśmy też dotacji celowej na zakup radiowozu policyjnego. Radiowóz jeździ, co chyba cieszy nas wszystkich. No i druga inwestycja, obie w bezpieczeństwo naszego miasta. Udzieliliśmy dotacji celowej dla naszego OSP na zakup samochodu bojowego, średniego. To jest drugi samochód. To jest realizacja umowy dżentelmeńskiej ze strażakami, że jak będą jeździć do pożarów, jak ukończy ich dużą liczbę kursu, to poczynimy starania o samochód. Udało się zrealizować to, słuchajcie, i mamy wyjazdy, no i nowy sprzęt jeździ, bo moi drodzy, zawsze trzeba pamiętać, że jak Państwo dostaniecie zawału, zacznie nam się dom palić, to pierwszą osobą, która przyjdzie do Was, to będzie strażak z Górowa. I dobrze, żeby miał czym przyjechać. Jeżeli mogę, obrazek, obrazki też są potrzebne w takiej prezentacji. No inwestycje trwające, które były związane z działaniami podejmowanymi w roku 2023, to jest kontynuowane, bo projekty drogowe, uzgodnienia związane branżowe, czyli związane z siecią gazowniczą, wodociągową, szczególnie z tymi sieciami, które musimy uzgadniać na zewnątrz, czyli PGNiG, czyli Energa, bardzo długo trwają. I tu macie przebudowę obrońców pokoju, Ciasnej Jutrzenki. To jest inwestycja, która za chwilę się zacznie, ale tu macie wydatki, jak popatrzycie, bardzo niewielkie zaplanowane, tak, bo wykonaliśmy zaledwie 1%, ale to były koszty dokumentacji, przeprowadzenia przetargów i innych tego typu rzeczy. Podobnie druga, punkt drugi, czyli druga część naszego Starego Miasta, tak w skrócie, koszty, które ponieśliśmy w 2023 roku. Ale proces inwestycyjny, to jak też przypomnę wszystkim doświadczonym radnym, przypomnę nowym być może jakby pokażę, że to zwykle jest kilka lat, tak? Od pomysłu, po pozyskanie pieniędzy, po przygotowanie projektu, po przeprowadzenie przetargu, to macie 3 lata minimum, nie? I 4. rok, jak dobrze pójdzie, to jest realizacja. Stąd jakby czasami jednej kadencji nie starczy, żeby jakiś projekt w ogóle zacząć realizować, nie? Szczęśliwie nam się udaje, ale to tak, żeby zrozumieć jakby całą procedurę, tak? Przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych w zeszłym roku, koszty projektów, koszty przetargów, w tym roku nastąpiła realizacja, ale planowaliśmy to znacznie wcześniej, tak? Bo jeżeli radni poprzedniej kadencji pamiętają, zaczęliśmy od spotkania, po pierwsze, na co składamy na Polski Ład. Ustaliliśmy, że na drogi, potem ustaliliśmy, jakie drogi, w jakiej kolejności i to realizowaliśmy po kolei. Zajęło to 3 lata, w tej chwili mamy 4. rok realizacji tego działania, w przyszłym roku będzie 5., ale myślę sobie, że wyremontowanie 50% dróg w mieście w ciągu 5 lat to i tak jest mistrzostwo świata. Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej, tu mamy podobnie, tak, mamy projekt. Wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę drzew, które tam się da wyciąć. Przebudowa ulicy Chopina, Zwycięstwa. Tutaj w zeszłym roku nie mieliśmy za dużych wydatków, wydaliśmy zaledwie 10 tysięcy złotych. To są koszty tak naprawdę mapy do celów projektowych, ale od tego się zawsze zaczyna, tak? Pierwszy dokument, mapa do celów projektowych, potem na podstawie tego jest tworzona pozostała dokumentacja, no w skrócie nazwijmy ją projektową, potem mając już to wszystko z kosztorysami łącznie, tak, bo na podstawie projektu tworzymy kosztorys i na podstawie tego ogłaszamy przetarg.
a potem podpisujemy umowę i czekamy na realizację. Przebudowa Polnej Nowej Izbarskiej, tu podobnie, tak, mapa do celów projektowych została wykonana i pokrycie dachowe na zabytkowym ratuszu, bo ja przypominam, że mamy kilka projektów w ramach programu odbudowy zabytków. Trzy z tych projektów realizują parafie z naszą pomocą, czyli organy w kościele katolickim, witraże w kościele grekokatolickim i dach w cerkwi prawosławnej, a w przypadku miasta mamy środki na remont dachu w ratuszu, jako w sumie jednego, bo po cerkwi grekokatolickiej najbardziej wybitnego zabytku w naszym mieście i na ogrodzenia cmentarzy naszych. No to widzieliście tam dalej. O tak, takie bony dawali, jak przyznawali Polski Ład. Jak mogę dalej? A tu taki samochód chcieli zakupić nasi panowie i nie miałem takiego fajnego zdjęcia naszego samochodu, to dałem poglądowe, ale nasz jest równie fajny. To Łukasz potwierdzi, bo jest czynnym strażakiem pan Łukasz Rochuń. I tu mamy sprawozdanie ochrony środowiska, bo no tego się troszkę narobiło. Poziom recyklingu odpadów komunalnych nie został osiągnięty zgodnie z przepisami w roku 2023 i w tym roku rozpoczynamy cykl kontroli w obudowach śmietnikowych zgodnie z zarządzeniem, które zostało przyjęte, no bo po prostu trzeba ten poziom segregacji poprawić w naszym mieście, co już nam niejednokrotnie się udawało, więc pewnie tu też się uda. Rzeczą dosyć ważną, jeśli chodzi o recykling, to jest ilość odpadów, które podlega składowaniu, bo rzecz jest w tym, żeby te odpady nie składować na wysypisku, tylko żeby je w jakiś sposób utylizować, dawać im drugie życie, poddawać redystrybucję, etc., etc. I składowaniu poddano jedynie 1,2% odpadów wytworzonych na terenie naszego miasta. A mieszkańcy nasi wysegregowali u źródła, bo potem ta segregacja jakby następuje już w instalacjach, do których te śmieci trafiają, 36% wytworzonych przez siebie odpadów i to byśmy chcieli podnieść, tak? Bo generalnie wygląda na to, że to, co trafia do żółtych pojemników, niebieskich pojemników, zielonych pojemników jest mniej więcej ok, ale za dużo, moi drodzy, pakujemy śmieci, które mogłyby trafić do tych kolorowych, do czarnego, no tak w skrócie, więc to trzeba poprawić. I wreszcie, jak popatrzycie sobie na MG, czyli co to jest? Metry sześcienne? Musiałbym panią Kasię poprosić, megatony, przepraszam. To jeżeli popatrzycie, to ogromna ilość tego wszystkiego to są tworzywa sztuczne, ale jednocześnie odpady ulegające biodegradacji, czyli masa zielona z naszego miasta. Gdybyśmy nie mieli tych miejskich kompostowników, to w tym miejscu mielibyście nie 76 megaton, tylko dwa razy albo jeszcze więcej, tak? Jeżeli mogę dalej. Na terenie miasta zbieramy około 100 worków nakrętek, to jest około 1,5 tony plastiku tego specjalnego. Mamy dwa pojemniki, jeden tu przy ratuszu, drugi jest przy przedszkolu. No i systematycznie te akcje są prowadzone. W zeszłym roku wycięliśmy na terenie miasta 21 drzew i musimy pamiętać, że w każdym wypadku, kiedy miasto wycina drzewa, robi nowe nasadzenia, tak? Jeżeli to są nasze drzewa i tu macie nasadzenie 30 drzew dokonaliśmy w zeszłym roku. Ale tak naprawdę w ogóle nasadziliśmy roślin, tu pani Katarzyna bardzo precyzyjnie podała 1624 rośliny, tu macie rozpiskę czego, tak, od paru lat pod ratuszem sadzimy tulipany, w tym roku zrobiliśmy eksperyment, poszły i żonkile, hiacynty i krokusy, wydaje mi się, że wyglądało to bardzo ładnie i będziemy w tym kierunku szli dalej. Na poszczególnych rabatach. Staramy się te rośliny też gromadzić jakby w takich barwnych plamach, to znacznie lepiej wygląda i ułatwia tak naprawdę też konserwację. Dużą część, a właściwie w tej chwili już większą część nasadzeń roślin ozdobnych robimy z dofinansowania, które pozyskujemy albo z Urzędu Marszałkowskiego, albo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Mamy dosyć dobrze działający system opieki nad zwierzętami. Jak zawsze macie system naczyń połączonych. Nie wiem, czy pamiętacie, że ileś lat temu mieliśmy problem bardzo duży z wałęsającymi się bezdomnymi psami. Tego problemu praktycznie nie ma, a został on rozwiązany tak naprawdę bardzo prostą rzeczą, słuchajcie. Zamknęliśmy wszystkie śmietniki w mieście. Psy, które się wałęsają, psy bezpańskie, nie mają co jeść w mieście i ich praktycznie nie ma. Zdarzają się pojedyncze wypadki na terenie miasta bezpańskich psów. Natomiast ogromna liczba, może inaczej, dosyć powszechne jest dokarmianie kotów. Zresztą koty do tych śmietników jednak wchodzą, więc ten problem na terenie miasta mamy. Systematycznie te koty staramy się kastrować. Tak? Jeżeli ktoś przyniesie kota bezpańskiego, to poddajemy te koty kastracji. To oczywiście wszystko kosztuje, ale ten program, moim zdaniem, mimo tego, że te koty przychodzą z terenu gminy też potem, ale jednak troszkę ogarnia nam temat. Wydajemy też trochę karmy dla społecznych opiekunów kotów. To jak widzicie, 300 kg w zeszłym roku. Ale aż tak wcale nie zachęcamy do tego dokarmiania, tak? To wcale, no, jest to być może czasami humanitarne, ale nie zawsze służy jakości życia we wspólnotach mieszkaniowych na przykład, bo wiem, że to generuje konflikty. No ale to są jakby sprawy, które wspólnoty mieszkaniowe załatwiają we własnym zakresie. Około 52 wniosków, a właściwie konkretnie 52 wnioski zostały złożone w naszym mieście w ramach programu Czyste Powietrze, czyli wymiana źródeł ciepła, formy termomodernizacji. No i wreszcie złożonych zostało 9 wniosków już w tej chwili na ciepłe mieszkanie, z czego zakończonych zostało 6 wniosków. I tu w pierwszym wypadku to była kwota dofinansowania 333 tysiące z drobnym ogonkiem, a w drugim wypadku 77 tysięcy. I jeżeli ktoś z Państwa oglądających sesję jest zainteresowanych i szuka źródła dofinansowania, to prośba o kontakt z panią Kasią Łuczkowską w naszym urzędzie, która się tymi sprawami zajmuje. I tu macie kilka przykładów dofinansowań, one są drobne tak naprawdę, ale jak mamy wydawać na zieleń, fajnie brać to z dofinansowaniem i robić te klomby trochę drożej, tak? Te klomby nam wykonuje bardzo często pan Marek Worobiec jakby fachowiec i one od razu są łatwiejsze w utrzymaniu, wykonane są w sposób bardziej fachowy, a po prostu mamy na to pieniążki i wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Bierzemy także dofinansowanie na opiekę nad zwierzętami w ramach konkursu w Urzędzie Marszałkowskim. No jakby szukamy źródeł finansowania na te drobne rzeczy, które cieszą oko, żeby nie wszystko szło z naszego budżetu, czyli nasadzenie krzew i drzewów miododajnych. Udało się zrobić bardzo ładne nasadzenia w mieście. Pani Sylwia, jak można dalej? No i również na tropie czystego powietrza w Górowie Ławeckim też taki program realizowaliśmy. To jest blisko 144 tysiące złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To był program skierowany do uczniów naszych szkół i tak jak widzicie w sprawozdaniu blisko 150 uczniów wzięło udział w tych działaniach. Jak mogę dalej? No tu trochę obrazków, żeby nie było samego smutnego tekstu. No i struktura odpadów segregowanych, jakbyście chcieli sobie popatrzeć, Szanowni Państwo, tak to wygląda. Największe dwie frakcje to odpady biodegradowalne i tworzywa sztuczne. Bardzo pomaga, słuchajcie, i to warto promować, tak, czyli filtry na wodę, takie nawet można sobie kupić w markecie gdzieś. Ilość plastiku w domu drastycznie spada, słuchajcie. Ja kiedyś oddawałem 4 worki z domu, teraz oddaję 1 i to nie zawsze pełen, tak. Jak ktoś lubi gazowane, to są te same syfonowe systemy. I wbrew pozorom to nam jako miastu też pomaga, bo wywóz tego jest bardzo drogi. Dlatego, że odpady plastikowe, butelki zwykle nie są wcale jakoś tak świetnie zgniatane przez nas i generują ogromną przestrzeń, którą się przewozi, tak? Ale czy się wiezie 5 ton papieru, czy się wiezie 4 metry sześcienne, czyli 500 kilo plastiku, to koszt jest dosyć zbliżony, tak? Bo trzeba wysłać ciężarówkę po to. To też taki apel, bądźmy eko, bo w konsekwencji będzie nam też i w jakimś sensie taniej. I tu jakby klucz programu, tak, bo
system odpadów, zbierania odpadów w naszym mieście, myślę, że działa dobrze, tak? Bo skarg jest niewiele, generalnie jest czysto. Zawsze zdarzają się jakieś uwagi, ale nie są to jakby uwagi nagminne i systemowe. Działa dobrze, ale w konsekwencji kosztuje. Wraz ze wzrostem kosztów funkcjonowania firmy, która wywozi odpady, czyli eksploatacja pojazdów, koszty paliwa, ale przede wszystkim koszty płacy, bo nikt już nie pracuje też za minimalną, to jest czwarte dno, a po drugie minimalna poszła dramatycznie w górę, no to te koszty wzrosły, a wywóz śmieci nie ma charakteru charytatywnego, ani zagospodarowanie tych śmieci w Olsztynie i to kosztuje, co w konsekwencji powoduje, że w stosunku do tego, co zbieramy od mieszkańców, to prawie ćwierć miliona musimy dołożyć do kosztu wywozu odpadów. I jak mogę prosić dalej? No i tak troszkę już na podsumowanie. Wydatki naszego budżetu ogółem to 34 miliony 230 zł. Myśmy w ramach tych wydatków deficyt pokryliśmy częściowo kredytem, częściowo środkami, które udało nam się zaoszczędzić przez lata ubiegłe. I całość tego deficytu przeznaczyliśmy na inwestycje, tak? Czyli nie został on przeznaczony na działalność bieżącą, tylko na inwestycje od drogowych przez, a może inaczej, generalnie praktycznie na drogowe inwestycje. Jeżeli Państwo popatrzą sobie na strukturę tych wydatków, to największe dwie pozycje to, tak jak Wam pokazywałem, rodzina i pomoc społeczna, prawie 8 milionów złotych wydajemy rocznie, oświata i wychowanie 7 milionów 600 tysięcy, transport i łączność około 6 milionów 600. Tu macie inwestycje drogowe, tak jakby, tak brzmi to dziwnie, ale to inwestycje w nasze drogi, czyli środki inwestycyjne. No i obsługa mieszkańca, czyli 3 miliony 742 złote, czyli utrzymanie wszystkich instytucji miejskich, tak w skrócie, też parę złotych kosztuje. Na kulturę wydaliśmy 4 miliony 140, ale w ramach tych wydatków na kulturę mieliśmy rozliczony ośrodek kultury, tak, remont. Także tutaj jakby to, co płaciliśmy w roku 2023. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Rozważałem ewentualnie jeszcze dołożenia do tego sprawozdania informacji o wydarzeniach kulturalnych, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ale stwierdziłem, że to znowu będzie za długo. Tak, mamy dwie instytucje, które realizują na stałe zadania związane z kulturą. Mamy piwnice ratuszowe, w których odbywają się kameralne wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty i ośrodek kultury, który na bieżąco świadczy usługi kulturalne dla naszego miasta, organizuje duże imprezy plenerowe, zajęcia dla dzieci. No i zajmuje się również utrzymaniem naszego sportu miejskiego bez utrzymania obiektów sportowych, bo to leży już po stronie naszego samorządu. I dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za raport w pigułce, ale bardzo obszerny. I przechodzimy, proszę Państwa, do debaty. I poproszę o zabranie głosu przez radnych miasta Górowo-Joweckie w sprawie raportu. Czy macie Państwo jakieś swoje uwagi? Bardzo proszę, radny pan Szlachecki. Panie burmistrzu, wspomniał Pan tutaj o ilości koszów. Są uwagi co do tego tematu na kąpielisku, powiedzmy. Jest bardzo mało koszów, że ludzie chcąc wyrzucić butelkę plastikową, no nie mają gdzie po prostu. Mówię o tych ścieżkach wokół byłego tutaj, no skoncentrowanych tam, wiadomo gdzie, nie? Można przejść, zobaczyć. Ja się przejdę po kąpielisku, bo być może to jest kwestia przemieszczenia tych koszy. Sporo tych koszy, to jest pierwsza inwestycja, którą robiliśmy tego typu w mieście i ze względu na to, że tam nie było, bo już wtedy rozważaliśmy, w roku 13 rozważaliśmy umieszczenie tam monitoringu, ale wymagałoby to tak naprawdę budowy całej instalacji elektrycznej. Nie zrobilibyśmy tej inwestycji, tak? Bo pamiętacie, robiliśmy te ścieżki z oszczędności po budowie stadionu i bardzo dużo tych koszy zostało skradzionych tak naprawdę, nie?
Więc spróbujemy je rozstawić, bo nie sądzę, że one są potrzebne, bo trochę ich jest, o ile pamiętam, ale być może po prostu są nie tak rozstawione. Poprzestawiamy, bo myślę sobie, że nie chodzi panu radnemu, żeby przy każdej ławeczce był kosz, no bo tą butelkę można kawałek przenieść, co? Dobra, to dziękuję. Dokładnie, ma pan rację, ale proponuję spacer. Proszę bardzo, pan Wodnicki Zbigniew. Ja to mam taką informację bardziej, bo do mnie dotarły informacje od mieszkańców, że we własnym zakresie dokonują pielęgnacji, czyli czyszczą przy chodnikach i przy ulicach na przykład trawy i inne takie rzeczy. I także chciałem się też dowiedzieć, jak Urząd Miasta podjął decyzję w stosunku do osób, które posiadają tutaj działki budowlane i bardzo często zaniedbują ich jako pod kątem takim pielęgnacyjno-ładu, porządku. No bo one jak są zarośnięte, często są zaśmiecane i tego tak naprawdę nie widać, ale po skoszeniu widać, ile tam jest śmieci na niektórych działkach. Wiecie, straży miejskiej nie mamy, więc zwykle jeżeli już docierają do nas głosy od sąsiadów, że coś jest nie tak na posesji albo na przyległym chodniku, bo ja przypominam, że bardzo wiele chodników w mieście, jeśli chodzi o sprzątanie, odśnieżanie, należy do mieszkańców i przyległych posesji, tak? To jest jakby, i tu jakby słuszna uwaga. Staram się rozmawiać po prostu, przecież nie będziemy biegać i mandatów wlepiać, nie, z policją. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś uwagi, jakieś zapytania? Proszę bardzo, pani Alina Rumbuć. Ja bym się chciała zapytać, panie burmistrzu, o pracowników interwencyjnych. Mamy ich 9 i do kiedy oni są zatrudnieni? Mamy na pewno inną liczbę pracowników, bo tu podawałem informację na 31 grudnia 2023 roku. Przez cały rok mamy zatrudnionych pracowników interwencyjnych, różnych, tak? I umowy się kończą też w różnym terminie. W tej chwili mamy taki... Część jest zatrudnionych do końca grudnia, część umów się będzie kończyła pewnie w wakacje i teraz w zależności od rytmu pracy w mieście, tak? Jak idzie zima, to i wiemy, opady śniegu zwykle w mieście się zaczynają, powiedzmy, grudzień i wtedy mamy zabezpieczonych pracowników, którzy odśnieżają chodniki, nie? Bo drogi odśnieża nam firma, tutaj już, tak powiem, nie jesteśmy jakby w stanie tego ogarnąć. A czy ich nie będzie za mało na zimę, bo zazwyczaj brakuje nam tych ludzi na zimę? Nie, no to jest złożone. Jak jest potrzeba większej liczby ludzi, no to robimy szybkie umowy i osoby, które są chętne zarobić, to pomagają nam odśnieżać. Więc jakby tu nie ma kłopotu. Tak, i mamy też, przypominam, harmonogram taki przyjęty, jakie które chodniki w jakiej kolejności. Ta zima była już pierwszym jakby takim momentem, kiedy mogliśmy przetrzeć pewne nowe rozwiązania. To się jeszcze poprawi po tych inwestycjach, które skończą się za chwilę, no dobra, wstępu nie zrobiłem. Kluczem jest to, żeby po chodniczku mógł jechać ciągnik. Słuchajcie, póki były te stare chodniki połamane, wąskie, było to niemożliwe i trzeba było wszystko ręcznie. W tej chwili, jak mamy nowe chodniki, to większość tych chodników może obsłużyć nam ciągniczek jeden albo drugi, ale kluczem jest, tak jak już wspominałem wam, wymaga to nowego taboru powoli, bo mniej się martwię o ludzi, bardziej się martwię o sprzęt tej ziemi, nie? To tyle. I jeszcze może tutaj właśnie tak w tym raporcie było o tych osobach w DPS-ie. Chciałabym znać liczbę takich osób, za które miasto pokrywa. No dla mnie bez różnicy. To jest 13 osób, z czego za 11 płaci gmina, a za 2 osoby płaci rodzina. I my w całości płacimy za te 11 osób. 11. W 2023 roku koszt pobytu w DPS-ie kosztował gminę 469 251 zł 62 grosze. Dziękuję. Mogę jeszcze powiedzieć, ile już zapłaciliśmy, tak, do czerwca. To jest 268 993 zł i 12 groszy.
i to jest połowa tylko kwoty, tak, bo wiadomo. No sytuacja jest też różna, może jeszcze ktoś, nadarzy się taka sytuacja, że trzeba będzie kogoś umieścić. Nie możemy tego przewidzieć, nie? Ale te osoby są umieszczone w DPS-ach w Polsce, tak ogólnie, bo... To znaczy tak. Bo mamy na terenie miast gminy DPS, tak? Mamy w Kamińsku, w Worynach. Jest jedna osoba w Kamińsku, w Worynach, w Bartoszycach, w Szczurkowie, bo to w Szczurkowie były też osoby umieszczane. Jabłonna, Lasocka, z tego co pamiętam nazwy miejscowości, także różnie, bo to w zależności też jaki typ wskazał lekarz takiego DPS-u. Rozumiem. Także to co mogę powiedzieć od siebie, to naprawdę DPS jest ostatecznością. Teraz zdobyliśmy dofinansowanie na taki program, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. I w jednym przypadku pani przyszła mi podziękowała, bo uparła się, że brat powinien trafić do DPS-u. Ja mówię do niej, że spróbujmy, żeby do środowiska wszedł ten asystent. I ona mówi do mnie, że bardzo pani dziękuję, bo to naprawdę super rozwiązanie. Bo to pracy, godziny pracy takiego asystenta są elastyczne. On się dostosowuje do potrzeb takiej osoby. Mamy tutaj środowiskowy dom. Pan chodzi do środowiskowego domu. Po południu przychodzi, jest asystent. Umawia się rano, żeby tam pomóc też podać leki, zrobić śniadanie, żeby jakoś tam przygotować. I wieczorem też jest ktoś, kto takie czynności wykonuje. No jeszcze oprócz tego wchodzą w grę też zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdzie te zakłady nie generują naszych kosztów, tak, bo to płaci NFZ, więc też to jest rozwiązanie, z którego my często korzystamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać z Państwa? Nie słyszę, nie widzę, więc przechodzimy do następnego punktu. Zabranie głosu przez mieszkańców miasta. Chcę powiedzieć, że żaden wniosek od mieszkańców nie wpłynął. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Przeczytam Państwu treść uchwały. Uchwała nr 3/15/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo-Iławeckie po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie wotum zaufania za rok 2023. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa zechce, nie zagłosuje? Znaczy nie zechce, ale wszyscy głosujemy. Przechodzimy do głosowania. Jestem za. Dobrze, otrzymaliśmy głosy. Wszyscy Państwo jesteśmy za. Przyjęliśmy jednogłośnie uchwałę. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę bardzo. Przechodzimy punkt czwarty. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2023. Bardzo proszę panią skarbnik Edytkę o zabranie głosu. Czwarty. Sprawozdanie z wykonania budżetu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tutaj pan burmistrz już dość szczegółowo przedstawił tak naprawdę wykonanie całego budżetu. Ja ze swojej strony pozwolę sobie dodać, że dochody, które wykonaliśmy w 75,39% w stosunku do planu. Czyli plan mieliśmy 41 149 505 zł i 99 groszy. Wykonaliśmy, tak jak było przedstawione na slajdzie, 31 024 331 złotych i 34 grosze, co stanowi ponad 75%. Jeśli chodzi o dochody bieżące, wykonaliśmy w ponad 95%. Dochody majątkowe to ponad 46%. Przejdę od razu do wydatków, ponieważ już też dość szczegółowo zostało określone. Wydatki w stosunku do planu
który wynosił 44 693 554 zł i 99 groszy. Wykonaliśmy w wysokości 34 230 908 zł 85 groszy, co stanowi 76,59%. Wydatki majątkowe wykonaliśmy w ponad 55%, inwestycyjne ponad 49%, wydatki bieżące natomiast to 91%. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest punkt piąty, przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023. Też bardzo proszę panią Edytkę. Sprawozdania finansowe, proszę państwa, to sprawozdanie, które tworzę na podstawie jednostkowych sprawozdań naszych jednostek. To są rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz bilanse. Na podstawie tych dokumentów widzicie państwo nasze koszty z działalności operacyjnej, które wyniosły ponad 23 miliony, amortyzacja ponad 2,5 miliona, zużycie materiałów i energii to 1 886 tysięcy, usługi obce, które wykonaliśmy, to które zostały dla nas wykonane, to ponad 3 miliony 940 tysięcy, wynagrodzenia 8 milionów 200, ubezpieczenia 2 miliony 200, pozostałe koszty to 119 tysięcy. Cóż jeszcze mogę dodać? Zakończyliśmy 2023 rok zyskiem w wysokości 7 108 622 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie za rok 2023 i poproszę pana inspektora Edwarda Drymucha o głos. W skrócie przedstawię państwu, wszyscy państwo pewnie otrzymali takie informacje. Ja też w skrócie chyba przedstawię tylko, bo państwo otrzymali na pewno te informacje o stanie mienia komunalnego, więc a jak nie, to są dostępne. Myślę, że się odniosę, nie będę już tak szczegółowo tutaj odczytywał. Na 332 hektary 165 jest gminy miejskiej. Reszta wiadomo. Są to albo prywatne tereny, zabudowane, niezabudowane i tak dalej. Dochody z mienia samego komunalnego na ten rok planowane jest no prawie milion, z czego już ponad 300 zostało wykonane. Myślę, że więcej, ja tylko tutaj się odnoszę do nieruchomości powiedzmy, ale gdybyśmy tutaj wzięli opłaty za użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny, z najmu lokali i tak dalej. Z samej, mówię tylko sprzedaży nieruchomości, już w tym roku zostało wykonane ponad 300 tysięcy złotych. Cóż tu jeszcze? Tak, ja zaraz może też się odniosę. Tam państwo mają również szczegółowo opisane, co zamierzamy sprzedać, prawda? Jakie nieruchomości. Co jeszcze mamy? Proszę państwa, z tego co pamiętam, tutaj nie ma w tej informacji, ale z 1100, może 40 mieszkań, jakoś tak, albo w tych granicach, zostało nam 49 tylko. Zostało miasto, że tak nazwę, sprywatyzowane. Mówię też, powiedzmy, z wyłączeniem lokali socjalnych, prawda, i tych w całości, czyli no, należy czytać, przy Straży Pożarnej. To mamy tam 18 lokali, 49 jest we wspólnotach, 3 lokale jest we wspólnotach samozarządzających się. To jest 1 maja tam, ja mówię na koniec roku, bo już w tej chwili tak naprawdę w tych samozarządzających się pozostał jeden lokal, bo dwa zostało sprzedane. Jeden lokal został na Kościuszki 32A. Już na Wyszyńskiego 10 był jeden lokal sprzedany został, prawda, i na Maja 12 też został sprzedany. Cóż tu jeszcze państwa by interesowało? Myślę, że to jest najważniejsze, bo mówię, ta wielkość, nie, ile było tych lokali kiedyś komunalnych, nie licząc budynków oczywiście, bo zostało sprzedanych też, no, dość spora liczba budynków, w tej chwili nie pamiętam, ile zostało sprzedanych, ale naprawdę dużo, więc no, tak naprawdę staramy się prywatyzować
ile się po prostu da. Zostało nam tam powiedzmy 14 garaży na gdzieś w granicach 500, więc też sprzedaliśmy garaży na ilość, na 500, tak, garaży zostało nam 14. No i też zostało troszeczkę pomieszczeń gospodarczych, tego nie sprzedajemy, tak, jak się da, to się rozbierze. Zarządzamy, w bezpośrednim zarządzie miasta zostaje tam, wiadomo, ratusz, ośrodek kultury, przedszkole, stadion, dwa cmentarze, to co, to co pozostaje nasze. No mamy tam targowisko, szkoły, wiadomo, tereny rekreacyjne. No i tam przekazanych jest większość oddanych w użyczenie dla EWIKS-u. Tutaj mam na uwadze wodociągi, kanalizacje, no i sieci ciepłownicze. Cóż jeszcze, no tutaj użyczamy tam tak naprawdę też dla starostwa powiatu bartoszewskiego, Warmińską 17, tam gdzie jest komunikacja, prawda, i sala. Tutaj nie będę się też daleko odnosił do nabywania nieruchomości do zasobów. Ostatnie nieruchomości, które nabyliśmy do swoich zasobów, to są drogi. Ulica, powiedzmy przedłużenie ulicy Nowowiejskiego i w tamtą stronę do pana Gładkowskiego. Gmina nie posiada żadnych hipotek obciążających jej nieruchomości. Mamy trochę udziałów, tam wiadomo w spółce może tak, no tradycja to jest 200 zł, to w spółce Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi mamy 331 udziałów na kwotę 165 tysięcy, w banku spółdzielnym na kwotę 2613 udziałów. No w ZGM to są stare sprawy. Sprzed naprawdę można powiedzieć wieków, pewnie niektórzy nie pamiętają, ale przekazywaliśmy udziały rzeczowe dla spółki EWIKS i dla ZGM. To już zostało na dawno zamortyzowane. No i to myślę, że to tyle. Chyba, że coś Państwa interesuje, mogę powiedzmy coś dodać, coś wyjaśnić. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Górowo-Iławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. I przeczytam Państwu uchwałę. Uchwała RIO składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Górowo-Iławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Krzysztof Mościbrocki, członkowie Anna Michalak i Daniel Karaźniewicz. Pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta Górowo-Iławeckie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. No to chyba tyle, bo tutaj jest uzasadnienie, ale ono jest takie długie, że nie wiem, czy czytamy Państwu? Chcecie? Bardzo proszę. Dobrze. W związku z tym przeczytam. W dniu 21 marca 2024 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło zarządzenie nr 12/24 Burmistrza Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Miasta Górowo-Iławeckie w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2023 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Analizując przedmiotowe sprawozdanie, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 75,39% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 95,53% planu po zmianach, a wydatki budżetowe wykonano w 76,59% planu wydatków po zmianach. Z tego wydatki bieżące wykonano w 91,09%. Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 3 206 577,51 groszy. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Ponadto skład orzekający stwierdza, że sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu miasta w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dokonany w trakcie roku budżetowego stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowania, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Przewodniczący składu orzekającego. I to by było tyle. Przechodzimy do punkt 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2023. Bardzo proszę pana Marka Rawczuka o zajęcie stanowiska. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za 2023 rok. Komisja Rewizyjna w składzie Marek Rawczuk, Alina Wierzbowska, Róża Mizerakowska, Jan Ciżman, Zbigniew Wodnicki, Robert Wiśniowski, Zbigniew Szlejer, działając w oparciu o artykuł 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za 2023 rok, sprawozdanie finansowe miasta Górowo i Ławeckie za 2023 rok, informacje o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz uchwałę RIO składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za 2023 rok. I po pozytywnym zaopiniowaniu powyższych sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu miasta za 2023 rok wnioskuję o udzielenie przez Radę Miasta absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2023. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu 9. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Przeczytam państwu uchwałę. Uchwała RIO składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Krzysztof Mościbrocki, członkowie Daniel Karaźniewicz, Anna Michalak. Postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2023. Uzasadnienie. W
W dniu 5 czerwca 2024 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Iławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Górowo-Iławeckie rozpatrzyła m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu. Sprawozdania finansowe miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023, informację o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Górowo-Iławeckie, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023 i wystąpiła do Rady Miasta Górowo-Iławeckie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Iławeckie został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. Wobec powyższego skład orzekający postanowił, jak w sentencji. Przewodniczący składu orzekającego. Punkt 10. Przechodzimy do dyskusji. Proszę bardzo. Panie Marku, zapraszam. Ja chciałbym się odnieść tutaj chwilkę do tej komisji rewizyjnej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium, myślę, że największym wykładnikiem jest opinia RIO, która po prostu, no, chyba dobrze każdy wie, bardzo skrupulatnie analizuje wykonanie budżetu. Więc tutaj myślę, że powinniśmy się przede wszystkim opierać na tej opinii i dlatego też ja bym bardzo prosił radnych o udzielenie absolutorium. 11. Punkt 11. Uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie, przepraszam bardzo, to jest sprawozdanie finansowe, czy kolejność jest zmieniona, czy coś mi się, bo, czy idziemy. Nie trzeba, dobrze, 11. Tak? Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. I przeczytam Państwu treść uchwały. Uchwała nr 2/16/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Górowo-Iławeckie za 2023 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 zatwierdza się wyżej wymienione sprawozdanie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przechodzimy do głosowania. Jestem za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Co? Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Przeczytam Państwu treść uchwały. Uchwała nr 3/17/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje.
Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za 2023 roku, sprawozdaniem finansowym Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023, informacja o stanie mienia gminy miejskiej Górowo-Iławeckie za 2023 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Górowo-Iławeckie za 2023 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Iławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2023. W głosowaniu jawnym udziela burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty. Bardzo proszę o przejście do głosowania. Jestem za. Ustawa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała, przepraszam. Mogę? Bardzo proszę. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, bardzo chcę podziękować za okazane nam zaufanie. Tak naprawdę nie tylko ja, ale w imieniu całego zespołu, tak? Bo przede wszystkim Pani Skarbnik, która pilnowała, żeby nie wydać za dużo i z głową, ale także całemu zespołowi Urzędu Miasta i podległych jednostek, bo te budżety realizujemy wspólnie. Także bardzo dziękuję. Dziękuję też Radzie poprzedniej kadencji, która zgadzała się na te wydatki czasami rozrzutne. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego dużego, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt pierwszy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35. Przeczytam Państwu treść uchwały. Uchwała numer 3 łamane na 18 Jeszcze przedstawi Pan Skarbnik. Pan Skarbnik przedstawi. Czekaj. No mam tutaj zmiany tylko wieloletnie. Ale Pani Skarbnik chce powiedzieć. No bardzo proszę, bardzo proszę. Przechodzimy do bieżących, że tak powiem, spraw, tak? Bardzo proszę. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zwiększono o 1 114 205 zł i 25 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 757 831 zł i 25 groszy, a dochody majątkowe zwiększono o 356 374 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 114 205 zł i 25 groszy, z czego wydatki bieżące zwiększono o 735 831 zł 25 groszy, a wydatki majątkowe zwiększono o 378 374 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak w całym okresie prognozy nasze miasto spełnia relację, o której mowa w tym artykule ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać. No bardzo proszę. Pani Edytki. Pani Edytko, bo tutaj ja tak sobie przyglądałam tą wieloletnią prognozę i tutaj w źródłach finansowania deficytu, być może ja się mylę, uczę się wszystkiego na nowo, ale te kredyty, które tutaj są na kwotę 2 170 670 684. Czy to są kredyty, które zamierzamy wziąć, czy to jest planowane? Na pokrycie naszego deficytu, jeżeli będzie taka potrzeba w ciągu roku, tak? Mhm. Jeżeli faktycznie będzie nam brakowało środków na wydatki inwestycyjne, bo generalnie na to bierzemy kredyty bądź pożyczki, nie na działalność bieżącą, to taki jest plan, tak? Mhm. Ale na przykład no, dojdziemy pewnie do tych zmian dokonania budżetu. No i tutaj mamy właśnie w deficycie miasta 2 416 162.
I mamy napisane, że zostanie pokryty w kwocie 1 656 000. I źródłem finansowania właśnie jest ten kredyt 2000. To co ta różnica 500 tysięcy? Czy my weźmiemy ten kredyt, czy jak to? To jest nadal plan. To jest nadal plan, tak samo w tej sytuacji, tak? Te 2 miliony i to, co pani teraz czyta, to jest plan na pokrycie deficytu. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z planem, który mamy, dochody i wydatki, nasz deficyt wynosi 2 miliony 416. Tak. I my planujemy go pokryć wolnymi środkami, tak jak jest w uchwale, i między innymi kredytem. Natomiast ten deficyt w ciągu roku może się zmniejszyć, tak? W zależności od tego, jak będziemy realizować nasz budżet. Ale może się też i zwiększyć. Oczywiście, że może, w zależności od decyzji, jakie będą podejmowane, tak? Ja uzupełnię też wypowiedź pani Edyty. W poprzednich 2 latach chyba otrzymywaliśmy dodatkowe subwencje rządowe na pokrycie utraconych dochodów przez samorząd. To jest to, co podczas prezentacji pokazywałem, nie? To, co straciliśmy na picie, to, czego rządówka nam nie dołożyła do utrzymania oświaty, bo tak w skrócie dostaliśmy zwiększoną subwencję oświatową na pobory nauczycieli, ale ta subwencja tak naprawdę wystarcza nam na pokrycie, powiedzmy, zasadniczych poborów, a koszty utrzymania nauczyciela to są jakby koszty płacy plus to, co pracodawca, plus bardzo duży odpis na fundusz socjalny i to musimy pokryć ze swoich pieniążków. Istnieje duża szansa, że mam nadzieję, że rządzący się ogarną i, że tak powiem, przestaną zajmować się związkami partnerskimi, a zajmą się sytuacją finansową samorządów i zwiększą nasze dochody. Więc tu są sygnały bardzo różne i tak jak wspominałem, wszystkie stowarzyszenia samorządowe zaczynają powoli bić na alarm, ponieważ znowu zwiększono nam wydatki ustawami rządowymi, a nie zrekompensowano dochodów. Poprzednio rząd 2 razy dołożył nam, dostaliśmy raz 3 miliony z kawałkiem, tak? W roku 2022, w zeszłym roku dostaliśmy dwa coś. Więc jeżeli znowu byśmy dostali podobną kwotę zwiększonych dochodów, no to nie mamy kredytu i jedziemy do przodu. Tak w skrócie. Jeszcze mam takie właśnie pytanie i w związku z tym, gdyby nam się coś nie udało, to czy mamy jakieś działania zaradcze ku temu, żeby wybrnąć z danej sytuacji? Działania zaradcze będziemy z Państwem omawiać na pewno szczegółowo. Natomiast na dzień dzisiejszy to jedyne działania zaradcze to cięcie wydatków. I to jest tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mogę przejść do przeczytania uchwały? Tak, proszę. Uchwała nr 3/18/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2024-2035. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale. 63. W uchwale nr 63/383/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2024-35 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Górowo Iławeckie na lata 2024-35 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. 2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Górowo Iławeckie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w takiej formie? Jestem za.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego, dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Tak? Czy pani skarbnik coś chce dodać? Mogę dodać ze swojej strony parę słów, bo omawialiśmy dość szczegółowo na komisjach. Natomiast proszę Państwa, dochody budżetu gminy miejskiej Górowo i Ołowieckie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 211 246 zł i 38 groszy do kwoty 42 593 885 zł i 25 groszy. Tyle wynoszą nasze dochody po stronie planu. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 872 zł i 38 groszy i nasze dochody bieżące po stronie planu będą wynosiły 25 493 687 zł i 25 groszy. Natomiast dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 626 zł i będą wynosiły 17 100 198 zł. Jeśli chodzi o stronę wydatków, zwiększamy o tą samą kwotę o 211 246 zł i 38 groszy do kwoty 45 010 047 zł i 25 groszy. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 252 872 zł i 38 groszy do kwoty 27 846 173 zł i 25 groszy i tyle będzie wynosił plan po stronie wydatków bieżących. Natomiast plan po stronie wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 41 626 zł i będzie wynosił 17 163 874 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzę do przeczytania treści uchwały. To ja bym chciała się jeszcze to bardzo zapytać. Proszę, pani radna Alina Rymbuć. Pani Edytko, ja tu chciałam się zapytać o załącznik numer 1 tej niniejszej uchwały. Na gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie zmiana jest minus 60 tysięcy. Tak bym chciała wiedzieć co, bo tak, no, bo tak nie wiem. Jest to zmniejszenie 63 626 zł. Tak. To jest zmniejszenie dotyczące programu Ciepłe Mieszkanie. Jest to aktualizacja do harmonogramu, który dostałam od pani Kasi, jeśli chodzi o ten program, tak? To są złożone wnioski, to są te pieniądze. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze coś? Przechodzę do przeczytania treści uchwały. Uchwała nr 3/19/2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miasta uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody, paragraf pierwszy, zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 161 039 zł 38 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu miasta. To jest ta wersja. Czytaj ten punkt tylko w tej wersji przedstawionej przez pana. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 211 246 zł 38 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Budżet po zmianach wynosi dochody 42 593 885 zł i 25 groszy. Z tego dochody bieżące 25 493 687 przecinek 25 groszy. Dochody majątkowe 17 100 198 zł. B. Wydatki stanowią 45 047 zł 25 groszy. Z tego wydatki bieżące 27 846 173 zł przecinek 25 groszy i wydatki majątkowe 17 163 874 zł. Paragraf drugi. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162 zł i zostanie pokryty A. kredytem w kwocie
1 656 684 zł. B. Wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679 zł. C. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 346 799 zł. Paragraf trzeci. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, jednoroczne i wieloletnie, przewidziane do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Paragraf nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Paragraf 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Paragraf 9. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Jestem za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Czy mam przeczytać uchwałę, czy ktoś z Państwa chciałby coś na ten temat dodać? Czy... Bardzo Panie Burmistrzu, proszę bardzo, może Pan. O tym rozmawialiśmy, ale w związku z tym, że sesję pewnie mieszkańcy oglądają. To jest projekt jeszcze świętej pamięci Mirona Sycza, który znalazł pieniądze w budżecie województwa na budowę infrastruktury związanej z trenowaniem naszych strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników. Pierwotny pomysł Mirona był taki, żebyśmy budowali to jako Górowo, ale przy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, co mu serdecznie odradziłem, no bo tego już w ogóle bym nie wytłumaczył, dlaczego jako samorząd budujemy coś w Bartoszycach. Podjęła się tego zadania gmina Bartoszyce. To jest bardzo duża dotacja. Umowa pomiędzy samorządami jest taka, że wszystkie samorządy powiatu składają się po 50 tysięcy, żeby zapewnić wkład własny, no bo też głupio, żeby gmina Bartoszyce pokrywała wkład własny infrastruktury, z której będą korzystać wszyscy strażacy z powiatu. Szczęśliwie dla nas złożyło się też tak, że dostajemy dotację za frekwencję 1 000 000 zł na doposażenie naszej Straży Pożarnej i nasza dżentelmeńska umowa zarówno z gminą Bartoszyce, jak i z Państwową Strażą Pożarną, przy której powstanie ten obiekt, jest taki, że my symbolicznie dokładamy się jedynie 10 tysięcy, a w ramach tej umowy dżentelmeńskiej zakupimy sprzęt do trenowania defibrylacji, czyli fantomy, tablety. Jak ktoś z Państwa brał udział w takim szkoleniu, to wie, jak to wygląda i będziemy ten sprzęt użyczali także na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Więc wszystkie pozostałe gminy powiatu dokładają się po 50 tysięcy, a my jakby barterem 40 i 10 tysięcy symbolicznie w gotówce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wychodź. Przeczytam teraz do przeczytania uchwały.
Uchwała nr 3/20/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Na podstawie obowiązujących przepisów o finansach publicznych Rada Miasta uchwala, co następuje. Udziela się, paragraf pierwszy, udziela się pomocy finansowej gminie Bartoszyce w formie dotacji celowej w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Centrum Sportowo-Szkoleniowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Paragraf 2. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczania środków określi umowa zawarta pomiędzy burmistrzem miasta Górowo-Iławeckie a wójtem gminy Bartoszyce. Paragraf 3. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu miasta Górowo-Iławeckie na rok 2024. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Musiał na chwilę wyjść właśnie. Coś. Jestem za. No, uchwała nie ma, no musiał wyjść, coś nie głosuje, ale jesteśmy jednogłośnie, przyjęliśmy, jesteśmy większością, więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dobrze. Punkt czwarty, przechodzimy do punktu czwartego. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Nie wiem, czy ktoś, pan burmistrz, chciałby coś powiedzieć na ten temat właśnie. To jest nasze kolejne podejście. To jest uchwała, której po prostu nigdy nie mieliśmy, i szczerze mówiąc nie chcieliśmy mieć, bo nie bardzo sobie wyobrażam jakby w perspektywie najbliższych lat, żebyśmy udzielali dotacji na remont zabytków. Nigdy nie była taka uchwała potrzebna. W tym wypadku mamy nasze kościoły, które korzystają z pieniążków zewnętrznych, no jakby za naszym pośrednictwem. I próbowaliśmy zrobić to prostszą metodą, no ostatecznie nasza Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że nie ma wyjścia, musimy jak Olsztyn mieć uchwałę, żeby można było remontować kamienicę. Więc no, trzeba całą procedurę przejść niestety. Więc normalnie robimy uchwałę pod tytułem udzielanie dotacji, bo ja muszę mieć jakby podstawę prawną na koniec do podpisania umowy dotacyjnej z parafiami. Nie? Dobrze, przejdę do przeczytania uchwały. Uchwała nr 3/21/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku usytuowanym na terenie miasta Górowo-Iławeckie, wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Paragraf 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach może obejmować nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w artykule 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Paragraf 3. O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Paragraf 4. Dotacja określona w paragrafie drugim może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych, o których mowa w artykule 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także jego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Punkt trzeci. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określana jest w uchwale w sprawie budżetu miasta Górowo-Jaworzno na dany rok budżetowy. Paragraf 5. Udzielanie dotacji celowej wnioskodawcom w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w rozumieniu artykułu 2 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej odbywa się w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Punkt drugi. W rozumieniu przepisów rozporządzenia, o których mowa w ustępie pierwszym, dotacje udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane stanowią pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie, rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu minionych 3 lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. B. Informacje zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Punkt 4. Pomoc de minimis może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do 30 czerwca 2031 roku. Paragraf 6. Udzielanie dotacji celowej wnioskodawcom w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa w rozumieniu artykułu 2 punkt 10 ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej odbywa się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej. Traktat w sprawie stosowania artykułu 107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania artykułu 107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa akwakultury. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Zakres informacji przedstawionych przez przedmioty wymienione w ustępie 2 określa rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Paragraf 7. Łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Paragraf 8. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, należy złożyć w terminie do 31 lipca danego roku. Paragraf 9. Wnioski o dotację składa się do burmistrza miasta Górowo-Jaworzno. Ustala się następujące kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji. A. Wartość historyczna oraz artystyczna zabytku. B. Rolę zabytku w promowaniu kultury i historii miasta Górowo-Jaworzno. C. Dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów. D. Znaczenie prac dla stanu zabytku. Punkt trzeci. Po sprawdzeniu kompletności zasadności wniosku burmistrz miasta Górowo-Jaworzno przedkłada Radzie Miasta Górowo-Jaworzno projekt uchwały o udzieleniu dotacji. Paragraf 10. Dotację przyznaje Rada Miasta Górowo-Jaworzno w drodze odrębnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
Punkt drugi, złożenie wniosku o dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku o dotację przez składającego. Paragraf 11. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy burmistrzem miasta Górowo-Iławeckie a podmiotem otrzymującym dotację. Paragraf 12. W przypadku dotacji pobranej nienależnie, pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanej lub niewykorzystanej w terminie określonym w umowie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tutaj macie Państwo też wzór wniosku o udzielenie dotacji. Tak? Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Piąty. Ile mogę jeszcze zabrać głos? Jeszcze pan radny Kamil. Chwilę, moment. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja chciałbym taki wniosek złożyć, żeby tutaj pani przewodnicząca nie musiała czytać całości uchwał, ponieważ wszyscy radni co najmniej 7 dni przed sesją otrzymują projekty uchwał, mogą się z nimi zapoznać. Jeżeli mają jakieś uwagi, to mogą wnieść podczas właśnie głosowania. Jeżeli są tam jeszcze uchwały jakieś tam krótkie, które można przedstawić, to jak najbardziej czytam dosyć ważne w celu tutaj udzielenia absolutorium. Natomiast takie uchwały, no myślę, że nie ma sensu, żeby tutaj pani przewodnicząca czytała, także tutaj składam taki wniosek. No, a dlaczego? Ma pani chyba 7 dni na to, żeby się zapoznać i może się zapoznać. I to po to jest, żeby to sprawnie przeprowadzić, a nie czytać dwu-trzykartkowe uchwały, uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Moje pytanie do ostatniej uchwały jest takie, związane z tym, że większość terenów miejskich tutaj są to tereny tak zwane zabytkowe. Zabytków mamy tu bardzo niewiele, wręcz nawet nie wiem, czy tam jest kilka na tym terenie, a miałbym taką prośbę, żeby na jakichś może kanałach oficjalnych spróbować poinformować mieszkańców, właścicieli tych nieruchomości o tym, że mogą stworzyć stowarzyszenie na przykład. Stowarzyszenie na przykład zabytków i w ten sposób mogą dodatkowo, bo jako osoby fizyczne najprawdopodobniej nie będą mogli skorzystać z tej uchwały, bo nie będą mieli jakby podstaw takich do tego. A chodzi o to, że to musi być, tak jak mówimy, instytucja czy ewentualnie jakiś organ, który może się starać o te pieniądze, bo takie pieniądze są w Unii Europejskiej, ale to są tylko i wyłącznie dla organizacji, czyli stowarzyszeń innych. Być może, żeby poinformować mieszkańców, że jest taka możliwość, tylko po prostu trzeba stworzyć stowarzyszenie. No i na własną rękę oczywiście trzeba zgłosić daną kamienicę czy jakieś inne jednostkę, znaczy nieruchomość do tak zwanego rejestru zabytków. To tyle na moim. Dziękujemy bardzo. Nie, jeszcze ktoś? To już jest po głosowaniu chyba. Tak, już jest przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to piąta. Ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Może poproszę panią dyrektor Agnieszkę o parę słów. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Jest to dokument, który przedstawia statystykę pobieraną z centralnej aplikacji statystycznej, z której korzysta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To są dane pozyskiwane z GUS-u oraz z własnych informacji wszystkich zadań, które realizuje Miejski Ośrodek Społeczny. Ocena zasobów zawiera informacje dotyczące sytuacji socjalnej, bytowej, demograficznej, komunalnej, mieszkańców miasta Górowo-Iławeckie. To tak w skrócie. Czego dotyczy ten dokument? Czy macie państwo jakieś zapytania do pani dyrektor? Włączyłaś? Na stronie 68 tam mamy
W zakresie pomocy społecznej najważniejsze potrzeby i wyzwania. I tam jest taki zapis, że jest utworzenie mieszkania wspomaganego oraz mieszkania ze wsparciem dla osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. U nas coś takiego działa? Mamy lokal mieszkalny przeznaczony na ten cel, z tym, że czekamy, kiedy będzie ogłoszony program, żeby pozyskać środki na remont takiego mieszkania. Takie mieszkanie musi być dostosowane do osób niepełnosprawnych i ono musi spełniać standardy. Koszt remontu takiego mieszkania, no to byłoby znaczącym obciążeniem dla gminy, no bo to gmina tak naprawdę, gdybyśmy mieli sami to zrobić, musiałaby ponieść duże nakłady na ten cel. Mhm. Więc jest to w planach... Lokal jest. Lokal jest. My już się staraliśmy o takie dofinansowanie, tylko że powiem Państwu, że to były bardzo małe pieniądze, gdzie gmina musiałaby mieć swój duży wkład w remont tego lokalu. My mamy nawet meble do tego lokalu, to wszystko stoi i czeka, tak? Ale myślimy, że no, w najbliższym czasie może uda się to zadanie zrealizować, bo to jest też obowiązek własny gminy. Z tym, że każda gmina tutaj z powiatu bartoszyckiego ma problem z takim mieszkaniem wspieranym. Bo takie osoby zapewne tak, też są, które by... bo to jest taki wymóg, może w większych miastach, gdzie są jakieś ośrodki wsparcia typu domy dziecka, gdzie tam jest jakieś usamodzielnianie mieszkańców domu dziecka, gdzie na przykład osoby niepełnosprawne też chcą tak jakby zobaczyć, jak to jest żyć samodzielnie. Jest więcej takich osób. U nas wszyscy są tak naprawdę zaopiekowani, mają jakieś swoje rodziny, domy, jeżeli nie, no to my usługami opiekuńczymi ich wspomagamy. Ale taka osoba też trafiając do takiego mieszkania, częściowo ponosi koszt za pobyt w takim mieszkaniu i częściowo też ponosi gmina. Bo to jest tak, że w tym mieszkaniu mieszka osoba, ale takiego treningu, takiego wsparcia, tak, otrzymuje od pracowników, których musi zatrudnić miejski ośrodek. No i de facto gmina, tak, bo gmina musi dać na ten cel środki. A jeszcze jak jesteśmy już, żeby pani tam po raz kolejny nie... W kwietniu zostały zatrudnione opiekunki. Tak. Ile tych opiekunek? 12. I one są zatrudnione na umowę zlecenie, tak. Na i do kiedy? Do końca grudnia. A później? Macie jakiś plan na te panie? Bo to no pewnie... będzie, bo opiekunki, ja powiem tak, opiekunki zatrudnione są w ramach programu asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Mhm. Składaliśmy wniosek w styczniu, umowę podpisaliśmy bodajże w marcu. Więc od kwietnia osoby zostały zatrudnione, tak? Bo też musieliśmy czekać na pieniążki, które no, późno przyszły. Ten program bardzo fajnie sprawdza się tutaj u nas. No właśnie, ludzie są zadowoleni, ci, którzy korzystają z pomocy tych pań. Panie znalazły zatrudnienie, więc to też jest ogromny plus. Panie też są zadowolone. Tak. I w związku z tym to się sprawdziło, więc będziemy również wnioskowali o środki w przyszłym roku, tak? Mhm. Tylko też nie jestem w stanie powiedzieć, od kiedy to zatrudnienie będzie, kiedy to czyli wszystko ruszy. Czyli teraz pracują do końca grudnia. Do końca grudnia. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Przejdziemy do przeczytania uchwały. Uchwała nr 3/22/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Przepraszam, w sprawie oceny zasobu pomocy społecznej za 2023 rok dla gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca o urzędzie gminnym w związku z artykułem 16 o pomocy społecznej Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok gminy miejskiej Górowo-Iławeckiej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckiej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
teraz szósty, tak? Tak, punkt szósty, przechodzimy do punktu szóstego, czyli przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. To bardzo proszę o zabranie głosu panu burmistrzowi. Czy komuś z urzędu? Tu jest te 25 tysięcy? Tak. Króciutko. Ten program ogłaszamy już chyba trzeci rok, panie Dytko, tak? Trzeci rok. Zrobiliśmy to pilotażowo. Skupiliśmy się na zadaniach związanych z rozwojem kultury fizycznej, ale w tym roku już wiem, że to zainteresowanie pewnie będzie większe, więc prośba do radnych, aby ten program ogłosić. Tak jak też i pracowaliśmy z Komisją Oświaty, w momencie, kiedy wpłyną oferty od organizacji pozarządowych, zanim rozstrzygniemy, to spotkamy się z Komisją Oświaty i porozmawiamy, czy nie zachodzi potrzeba zwiększenia puli środków, jeżeli te oferty, które wpłyną, będą na tyle interesujące, żeby to rozważać. Tak? To na dzień dzisiejszy też nie możemy, nie wiemy, jakie organizacje złożą i jakie propozycje z ich strony na te zajęcia sportowe będą, ale myślę sobie, że no, będziemy nad tym pracowali. Tak? Dotychczas jesteśmy jako miasto zadowoleni jakby z efektów działalności tego programu. Czy jakieś pytania państwo może mają? Bardzo dziękuję. W związku z tym przejdę do przeczytania uchwały, tak? Uchwała nr 3/23/24 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy Miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przejdźmy do głosowania. Chciałbym wniosek złożyć. No? Zbyszku, potwierdź. Jestem za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo. Chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy, jeżeli można. Dziękujemy. Przegłosujemy. Kto jest z państwa za przerwą? Jednogłośnie. Wszyscy jesteśmy za. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Szanowna Rado, zaczynamy obrady nasze i przechodzimy do punktu następnego. Będzie to zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. Nie wiem, czy pan burmistrz chciałby coś na ten temat jeszcze powiedzieć, czy już mogę Edward. Czy pan Edward? Generalnie zasadą jest, że drogi, które w sumie mają kategorię dróg gminnych, a były dotychczas własnością powiatu, po remoncie przejmujemy już na nasz stan. To tak w skrócie. Pan Edward, coś chce dodać? No, może. Państwa, no. Że te drogi nie spełniają po prostu wymogów dróg powiatowych. One w 90-tych latach była tak zwana komunalizacja z uwagi na to, że było duże dofinansowanie. Więc no, to dla powiatu zostawiliśmy, że tak powiem, albo no, nikt nie bardzo tam nie protestował, więc zostały Skarbu Państwa drogami dalej. No, jak niektórzy pamiętają, ile już przejęliśmy tych dróg, po prostu one nie spełniają wymogów ustawy o drogach publicznych jako drogi powiatowe. Są to drogi lokalne,
I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzę do przeczytania treści uchwały. Uchwała nr 3/24/2024 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym i o drogach publicznych Rada Miasta Górowo-Jaworzno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi, ulice położone na terenie miasta Górowo-Jaworzno. I tak punkt pierwszy, numer 132 albo 1320N, ulica Sikorskiego, i to działka z numerem ewidencyjnym 93/2, miasta Górowo-Jaworzno. I punkt drugi, numer 2596N, ulica Krasickiego, działka numer ewidencyjny 192, miasta Górowo-Jaworzno. Paragraf drugi. Zaliczenie dróg, o których mowa w paragrafie pierwszym, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2025 roku. Paragraf 3. Lokalizacja dróg, o których mowa w paragrafie pierwszym, przedstawiona została na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jaworzno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na stronie następnej mamy tutaj pismo, ale to już chyba to Zarządu Dróg w Dąbrowie. Przechodzimy zatem do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie i przechodzimy do następnych punktów. Jest to punkt 8. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jaworzno. I może poproszę wiceprzewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków o zajęcie stanowiska. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Uchwała numer 3/25/24 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 28 czerwca 2024 roku. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jaworzno. Jest to skarga w załączniku numer 1. Ja może ten załącznik przeczytam. Rada Miasta Górowo-Jaworzno po rozpatrzeniu, zapoznaniu się ze skargą z dnia 3 maja 2024 roku na działalność burmistrza miasta Górowo-Jaworzno w sprawie braku wdrożenia standardów miast CITASLOW i działań przeciwdziałających hałasowi ulicznemu oraz emisji spalin oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26 czerwca 2024 roku uznaje skargę za bezzasadną. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 26 czerwca w myśl ustawy z artykułu 157 ustęp 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Gminy może w drodze uchwały ustanowić ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie działać na środowisko. W związku z powyższym działania mające na celu zredukowanie hałasu leżą w kompetencji organu uchwałodawczego, nie zaś wykonawczego. W związku z powyższym skarga nie pozostaje zasadna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam taką uwagę, ponieważ chyba nie wszyscy radni zapoznali się z tymi skargami, ponieważ chyba tylko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji otrzymała. Wszyscy, ale również skargi, czy tylko projekty uchwał wraz tego, tak? To przepraszam, być może ja nie otrzymałem tej skargi i myślałem, że nie wszyscy się otrzymali tego. Dziękuję bardzo. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 3/25/24 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jaworzno na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym. Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miasta Górowo-Jaworzno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Jaworzno złożonej przez mieszkańca Górowa
data wpływu 6 maj 2024 roku, uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miasta Górowo-Iławeckie do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pyszek. Zbyszek. Poszło. Dobrze. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy punkt 9. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie i poproszę pana wiceprzewodniczącego. Uchwała numer 3/26/24. Przeczytam może załącznik do tej uchwały. Będzie wiadomo, do czego skarga dotyczyła. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze skargą z dnia 27 maja na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie w sprawie planowanego przeniesienia ruchu rowerowego z jezdni na odrębną część drogi ulicy Olsztyńskiej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26 czerwca bieżącego roku uznaje skargę za bezzasadną. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 26 czerwca bieżącego roku budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Olsztyńskiej jest na etapie projektowania, a jej usytuowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z ruchu rowerowego. Fakt, że kierujący nie będą mogli się zatrzymać w pobliżu przejścia, nie może stanowić przesłanki do zmiany jej lokalizacji. W związku z powyższym skarga nie pozostaje zasadna. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do przeczytania uchwały. Uchwała nr 3/26/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie złożonej przez pana obywatela naszego miasta uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miasta Górowo-Iławeckie do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o zabranie głosu. Jest to uchwała nr 3/27/2024. Przeczytam załącznik do tej uchwały. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze skargą z dnia 4 czerwca 2024, data wpływu do urzędu 5 czerwiec bieżącego roku na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie w sprawie braku stosowania przepisów odnośnie zakazu palenia tytoniu pod wiatami przystanków autobusowych oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26 czerwca bieżącego roku uznaje skargę za bezzasadną. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 26 czerwca bieżącego roku zakaz palenia wyrobów tytoniowych wynika z przepisów prawa i powinien być egzekwowany przez odpowiednie organy, np. policję. Burmistrz miasta nie jest organem powołanym do kontroli porządku i przestrzegania norm w charakterze sankcyjnym. W związku z powyższym skarga nie pozostaje zasadna. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać uchwałę.
Uchwała nr 3/27/24 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie złożonej przez mieszkańca Górowa 4 czerwca 2024 roku uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miasta Górowo i Ławeckie do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Dobrze. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne. I bardzo proszę, pan Arek Dobrz. Pani przewodnicząca, w związku z tą uchwałą, co przed chwilą podjęliśmy, ja bym ze swojej strony prosił Urząd Miasta, żeby, ja wiem, że znajomość prawa, nieznajomość prawa szkodzi, ja bym prosił, żeby nakleić na wiatach, na przystankach naklejki, tak jak wszędzie w zasadzie jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, żeby społeczeństwo miało jakiś tam świadomość tego, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że przystanek jest miejscem publicznym. Z drugiej strony po spotkaniu naszej komisji w ramach działań w związku z tym, gdzie pracuję, jaką pełnię funkcję, wystosowałem takie pismo, takie karta, to się nazywa karta zadań doraźnych dla funkcjonariuszy, którzy pełnią funkcję na terenie miasta i gminy Górowo. Myślę, że pan komendant w przyszłym tygodniu zapozna się z tą kartą zadań doraźnych i w zadaniach do służby będzie wpisywał, aby policjanci w czasie patrolu większą uwagę poświęcali na ten problem dotyczący tej uchwały. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Przyjęłam uwagę. Postaramy się zrobić tak, żeby było. Tak. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Alina. Ja bym chciała się zapytać o ośrodek kultury. Na jakim etapie są prace sali widowiskowej? Co tam się dzieje? Dobrze. Sprawa jest w prokuraturze. Nadal. Niedawno, nie pamiętam w tej chwili daty, ale myślę, że około 10 dni temu zostały zabezpieczone wszystkie dokumenty znajdujące się u nas. Jest to kilka segregatorów. Do czasu, to znaczy na jakim etapie, może jeszcze inaczej. Wystosowaliśmy pismo do wykonawcy robót o po prostu wykonanie tego sufitu do końca tego roku. Natomiast nie mając jakby tutaj żadnej podstawy, czyli prokurator jeszcze niestety, ale dalej jest na etapie śledztwa, nazwijmy to, czy tam przesłuchań, może tak. Po prostu nie możemy nic więcej zrobić. Ze swojej strony uważam to, czego może się domagał nawet wykonawca, zostało przez nas zrobione. Chciał tam spotkań i tak dalej, wszystko było. Na spotkaniach, ze spotkań są protokoły, które zostały też zabezpieczone niestety. Więc no, jesteśmy w stanie tylko w tej chwili, czy inaczej, na posiadaniu mamy tylko i wyłącznie wersję cyfrową plus ekspertyzę wykonaną wcześniej i czekamy niestety na jakąś tam, na jakiś wyrok, powiedzmy, czy to dla nas korzystny, czy niekorzystny, tego nie wiemy. Musi być winny przede wszystkim ktoś. No, tutaj publicznie nie będę się wypowiadał, bo po prostu też wszystkiego nie można.
Tak, 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 żeby trochę politycznie to zgrabnie powiedzieć. Staramy się jakby, jak widzieliście w tych informacjach, które publikowaliśmy dla mieszkańców, w sposób bardzo oszczędny informować odnośnie winy bądź niewiny, tak? Bo od tego jest sąd i inne rzeczy. Część radnych się zapoznała z tą ekspertyzą, mamy ją do wglądu, jakby chciał ktoś poczytać. Jest to w mojej opinii dokument jawny, nie? Tak. No, tak, też tak uważam, też. Więc jeżeli ktoś chce przeczytać szczegóły tej ekspertyzy, zapraszamy. Nie chcemy opublikować, bo nie chodzi o to, żeby dołować wykonawcę do końca, tylko żeby poprawił to, co tam się wydarzyło, tak? Tak jak pan Edward mówił, wystosowaliśmy pismo i to są jakby dwie sprawy, tak? Jedna sprawa to jest kwestia dochodzenia, które prowadzi prokuratura w związku z nieprawidłowościami, do których doszło na poziomie wykonawstwa generalnie, to tak, żeby ostrożnie powiedzieć, tak? Zastosowano nie takie materiały i tak dalej, tak? To i tyle. Utnę temat, jak ktoś chce przeczytać ekspertyzę, niech przeczyta. I to jest jedno, tak? A druga sprawa to jest jakby my jako zamawiający po prostu zwracamy się do wykonawcy o usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tak? I to jest jedno. Tak jak pan Edward mówił, odbyły się spotkania z wykonawcą, prosił o kontakt z projektantami, umożliwiliśmy to. I szczerze mówiąc, mamy pomysł, jak naprawić to, no ale nie my powinniśmy to naprawiać, tak? Tylko wykonawca. Jesteśmy po rozmowie z Państwową Strażą Pożarną, czy byłaby możliwość negocjacji innego rozwiązania tych zabezpieczeń PPOSZ, tak? Bo chcielibyśmy na przykład uniknąć ponownego wieszania tak ciężkiego stropu, który miał tam oddzielać te strefy przeciwpożarowe. Więc jest możliwość rozmowy, ale brakuje nam, szczerze mówiąc, tutaj trochę jakby zaangażowania po stronie realizatora umowy, no, tak w skrócie. Gdybyśmy byli w innej sytuacji finansowej, tak, gdybyśmy nie mieli tylu inwestycji, że się nie wyrabiamy, to po prostu najprościej byłoby wykonać naprawę tego sufitu, jak już będziemy wiedzieli, że będzie jakiś kłopot, na swój koszt i sądownie dochodzić zwrotu kosztów od wykonawcy. W mojej ocenie, jakby jesteśmy tu absolutnie w prawie, ale ja mówię w mojej ocenie, za wszelką cenę generalnie zawsze staramy się w tym samorządzie unikać sporów prawnych, lepiej się dogadać, porozumieć i załatwić sprawy polubownie. Ja myślę, że te wyjaśnienia wystarczą, panie Edwardzie, co? Jeszcze jak pan burmistrz tak stoi i trzymał ten mikrofon, to zapytam się odnośnie siłowni na stadionie, czy ona już działa? Jesteśmy w trakcie. Chcielibyśmy otworzyć ją na Dni Górowa, natomiast tam sprzętu jeszcze troszkę trzeba będzie dokupić. Szczegółowych informacji udzieliłaby pani Sylwia, ale jest w trakcie, że tak powiem, ma ogień jeszcze tydzień. Dni Górowa zrobi i tam siłownię otworzymy. Dziękuję. Rozważenia, w jakiej formie zatrudnić człowieka, który będzie opiekował się tym. Nie będziemy jakby tą formułę wypracowywali w trakcie. A czy jest brany pod uwagę jakiś tam trener, ktoś, kto będzie się tym zajmował, tak żeby sobie ludzie krzywdy nie zrobili na tej siłowni? No zróbmy tak. Jest, odpowiedź jest złożona. Odpowiedź jest złożona. Trener. Z pewnością myślimy o tym, żeby ktoś miał nadzór nad korzystaniem z siłowni przez grupy niezorganizowane. Grupy zorganizowane, chciałbym, żeby na przykład odpowiedzialność brała osoba, która korzysta, nie? Czyli na przykład trener albo ktoś. Natomiast no, trochę nas nie stać, żeby zapewnić pełen etat trenera personalnego na siłowni. A szkoda, kurczę. Proszę bardzo, pan radny Zbyszek Szlejer. Panie burmistrzu, ja wrócę do sufitu. To myślę, że co to będzie nowy projekt teraz tego sufitu? Jak to ma wyglądać? A wykonawca ma tylko zrobić według nowego projektu, czy... Dobra, odpowiem. Nie ma potrzeby wykonywania na dzień dzisiejszy innego projektu sufitu. Na dzień dzisiejszy, jeszcze raz powtarzam, bo to, że my byśmy chcieli, no to będzie zależało, czy to będzie koszt niższy, czy wyższy i tak dalej. Ta sprawa na pewno się pociągnie jeszcze długo, na pewno długo. To, co powiedziałem, powiem Państwu na spotkaniu ostatnim bodajże, albo przedostatnim, że nas nie interesuje to, kto jest winny. Nas interesuje, my zapłaciliśmy. Wykonanie po prostu, że tak nazwę, całego zadania i
to ma działać. Od tego są nadzory. Tak się zastanawiam, żeby nie skłamać, czy 3 czy 4 branże, prawda, z naszej strony i ze strony wykonawcy, proszę Państwa. Więc tutaj jest jakby to bardzo, bardzo ważne albo najważniejsze. My zatrudniliśmy czterech kierowników i to z uprawnieniami bez ograniczeń, tak to nazwę. Naprawdę już no, wykwalifikowanych inspektorów nadzoru. Tak samo na papierze miał wykonawca 4. Prawda. Dalej się nie będę odnosił, bo resztę naprawdę zapraszam do ekspertyzy. Tutaj ja myślę, że wypada nową radę wyjaśnić, bo jakby w poprzedniej kadencji to trochę wyjaśnialiśmy, jak wyglądał proces inwestycyjny, tak? Kto odpowiada? Trzeba zacząć po pierwsze od tego, że ani pan Edward, ani ja, ani żaden pracownik urzędu nie ma żadnych uprawnień budowlanych. Tak? Więc nawet nie możemy, ale tak próbuję, bo część radnych się zastanawia, kogo posadzą, czy burmistrza, czy nie. Ja żartuję trochę, ja bym chciał wam, ja, nie, żartuję, tak. No dlatego chciałbym wyjaśnić. No sprawy się toczą, bo to nie są rzeczy, które się załatwiają w 5 minut, prawda? Więc w skrócie, jak mamy jakąkolwiek budowę w mieście, jakąkolwiek, to szczególnie jeżeli jest większa budowa, to zawsze jest z naszej strony inspektor nadzoru, a w przypadku dużych budów mamy także inwestora zastępczego, czyli instytucję, generalnie instytucję, firmę, która na poziomie procesu budowlanego zastępuje gminę, tak? Bo my nie mamy kompetencji, tak? Więc musimy wynająć osoby, które takie kompetencje mają. No nawet, dokładnie, nawet nie możemy paluchów wkładać, tak? Ja jestem z wykształcenia teoretykiem literatury, no. Jakbym zaingerował w ten projekt, no to byłaby katastrofa. Więc krótko i na temat. Po naszej stronie był inwestor zastępczy, do tego był inspektor nadzoru i potem po drugiej stronie, od strony wykonawcy, była lustrzana struktura. Czyli za każda branża po stronie wykonawcy miała podpis uprawnionego inżyniera. Pan Edward mi poprawi, jak ja... Uprawnionego inżyniera, upraszczając trochę. I po naszej stronie te same roboty potwierdzał uprawniony inżynier. I tyle. I teraz, tak jak pan Edward powiedział, nas nie do końca interesuje, kto jest winien. Nas interesuje, że ma być ta szkoda usunięta. Tak? I koniec. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Zbigniew. Ja mam jeszcze takie pytanie do pana burmistrza. Chodzi o gazownię. Czy miasto może zwrócić się do opiekuna, nie wiem, żeby ten płot jakoś zrobić renowację, bo to nie bardzo to wygląda przy ładnej ulicy Przemysłowej. Tradycyjnie zwrócimy się najpierw 3 razy do właściciela, a potem zadzwonimy do konserwatora zabytku. I jeszcze mam następne pytanie, czy miasto bierze opłaty za sprzedających poza ogrodzeniem? Myślę tutaj od Dino, a ogrodzenie tutaj na zewnątrz, targowiska. Za produkty, które są legalnie sprzedawane na naszym targowisku, pobieramy opłaty. Nie rozumiem. Ja konkretnie zadałem pytanie. Chodzi mi między Dino a ogrodzeniem targowiska. Tak. W tym miejscu pobieramy. To prosiłbym, żeby w czwartki też tam sprzątnąć poza ogrodzeniem, między właśnie Dinem a tym. No dobrze. Wszystko jasne. Jeszcze ja bym chciała, tak, bo ja na posiedzeniach wspólnych komisji złożyłam wniosek, no, znaczy taką prośbę, żeby prezes spółki Gorex, EWIX, przepraszam, zastałości, przedstawił tabelę zawierającą koszty sprzedaż taryfy ciepła obowiązującej z dniem 1 lipca. Ja odpowiem. Oczywiście, ja rozmawiałem na ten temat. Można takie pozyskać dane albo w spółce EWIX, jeżeli tam po prostu się dojdzie do prezesa, albo w spółce ZGM, bo oni rozesłali do odbiorców, do wszystkich odbiorców, którzy korzystają, takie taryfy zostały przesłane. Więc
Nic nie stoi na przeszkodzie, rozmawiałem dokładnie wczoraj z prezesem, żeby pójść, no wczoraj akurat nie było nikogo, ale prezes, wiadomo, on jest taki lotny, więc proponuję, jeśli nie będzie tam, to zajść do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, również udostępnią. Dobrze. Panie Edwardzie, kiedy ruszają prace na ulicach Lipeckiego i tu Obrońców Pokoju? Powiem tak. Ale mnie ludzie pytają. Tak. Myślę, że za miesiąc, czyli pod koniec, jestem po rozmowach z prezesem PRD, bo to oni robią Lidzbark. Rozmawialiśmy, że w drugiej połowie, może nawet w połowie lipca, powinni się przenieść już tutaj na ulicę, tutaj właśnie Ripeckiego i tak dalej. Będzie to podobna sytuacja, jaka ma miejsce na inwalidów, czyli po prostu najpierw wejdą z gazem, co potrwa naprawdę bardzo długo, jak widzicie, bo to dwie firmy robi aż. Potem jest wodociągu kawałek, jest kanalizacji sanitarnej, jest kanalizacja deszczowa, dość dużo. Także no, mogę powiedzieć tylko tyle. Zakładany termin zakończenia prac tutaj na Obrońców Rypeckiego, powiedzmy okrężnej, w skrócie, to jest koniec lutego przyszłego roku. Na ulicy Inwalidów bodajże tam 30 października, gdzieś tam chyba koniec października, o ile tak dobrze pamiętam. Także no, na pewno tam na ulicy Inwalidów, no wcześniej na pewno zakończą, ale wejdą już znowu te firmy, które tam skończyły, wchodzą tutaj na te ulice. Dziękuję bardzo. Co, pan Kamil? Ja do pana Edwarda. Panie Edwardzie, zgłosiła się do mnie osoba niepełnosprawna z bloku przy ulicy Kościuszki 26A z prośbą o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze pytanie, czy jest taka możliwość? Druga pytanie. Nie trzeba, więc tak, oczywiście mamy dwa miejsca zaprojektowane. Posiadamy projekt budowy tego parkingu. Czekam na pozwolenie, więc na tym nowym parkingu będzie dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo, tylko mi chodziło o ten blok 26A, nie ten 32A, przy którym będzie ten, przepraszam, faktycznie, ten wcześniejszy przy ośrodku kultury. No nie wiem, czy jest możliwość taka, bo wiadomo, że trzeba podjechać blisko bloku, prawda? Chyba jak najbliżej bloku, bo można byłoby ewentualnie korzystać z miejsca przy ośrodku kultury. Tam jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli to jest za daleko, proszę podpytać, jeżeli po prostu no, jest taka możliwość, bo to nie wymaga Bóg wie jakich nakładów, to wymaga no, kilku litrów farby, która kosztuje tam 300 ileś złotych. I do tego, prawda, no, szablon już mamy, więc oznakowania również pionowego. Dobrze, to jeszcze porozmawiam z tą osobą i się zgłoszę wtedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widać, nie słychać. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Zamykam sesję. Do widzenia.